I od razu witam wszystkich, którzy odpalili to wideo w tym momencie, bo będziemy grać sesję D&D, Przygody w Przymierzu, i dzisiaj to będzie 16. sesja. Kontynuujemy przymierzanie smoczych lochów. Przymierzanie? Przymierzanie, przemierzanie. Będziemy przymierzanie smoczych lochów. Lochy. Dobra, przed chwilą sobie omówiliśmy na live, jakie były dodatki do klas. Za zdobycie poziomu, w skrócie niewiele. Barbarzyńca dostał, że ma dodatkowy rzut obronny, czy może je przerzucać. Corin dostał już zabijanie nieumarłych zamiast odpędzania. I nowe zaklęcia, trzecie komórki. Dwie komórki trzeciego poziomu, czyli nowe zaklęcia będzie mógł mieć. Łącznie 8, trzeba będzie sprawdzić. Ale to po długim odpoczynku dopiero. Mam 4 pierwszego, 2 drugiego i 2 trzeciego. Mhm. A Cobble Steel będzie mógł podwajać premię z narzędzi, co wydaje się być mocne. Że tak, że w sumie marne, znaczy niskie ryzyko jest, że test ci się nie powiedzie przy użyciu narzędzi. O, to zwłaszcza przyda się do tworzenia tych wszystkich przedmiotów. Albo jakichś. Ja wiem, to zależy od przedmiotu. No, ale jak się robi te konkretniejsze przedmioty, to tam się spędza dni nad nimi i wykonuje się za ileś tam dni testy. A to się wtedy na bank przyda, żeby nie stracić progresu. I teraz sobie przejdziemy do rzucania na rozwój waszego życia za poziom. Polecimy od Corina. Przygotuję kosteczkę od razu. Tak jest. A, i przypominam widzom na żywo, że za oglądanie zbieracie kosteczki, a za kosteczki możecie wykupywać różne fajne rzeczy. A są przelewy też. Przelewy też w sumie. To wsparcie. I można wykupić na przykład utrudnienia, ułatwienia graczom. Albo dodatkowy skarb, plątwę. No, ale trudnie tak nas wspominać, to nie warto, bo masz pieniędzy. Czy muszę dodać klot. A ja bym zachęcił, żeby tam widzowie wydawali na sny i koszmary, albo jakieś sceny fajne. Sceny fajne. Dobra, to u ciebie, Maciek, u Corina, rozwój klasy. Bo można rzucić, ale można też wybrać. To jest tak, K8 plus modyfikator z kondycji lub 5 plus modyfikator z kondycji. Ja bym chciał 5 plus modyfikator z kondycji, czyli że to będzie ogólnie 7. A mogłoby być nawet 10. Nie chcesz sobie rzucić? Nie, to jedynkę rzucę, nie wiem. Dobra, czyli maksymalne ci wzrasta o 7, czyli będziesz miał 52 i twoje aktualne, jeśli nie byłeś ranny, też na 50. A nie, sorry, co ja mówię, 53, 46. A to właśnie... Trzeba oszukać. Oskamować o 1. Dobra. I to w sumie też sobie tu zapiszę. Z 46 na 53. Ale jest całkiem możliwe, że Corin powinien mieć więcej punktów życia, bo on sobie co jakiś czas płaci zamiast ten aktualnych, to te główne zbija. Nie, więc... nie, tu już pilnuję, bo ja mam jednocześnie zapisane, ile macie maksa u siebie. I widzę czasem, jak Maciek sobie odejmuje od maksymalnego. No jakoś nie, no te kolory nie mielą. Wolałbym mieć na zielono maksymalne, a na biało normalne. A tak jakby taki dominujący kolor, to wydaje się taki... Mówisz, to masz. Masz bardziej zielony maksymalnie. A ten drugi jak wydać na biało? Nie wiem, czy się teraz... Nie wiem, jak się kolory tu zmienia. Właśnie teraz nie dasz rady, bo jest tam przypisana formuła, ale jeśli jestem w stanie na szybko ją wywalić, to wywalę. Ale na szybko tego chyba nie zrobię. Więc trudno, dasz radę. Duży chłop. Dobra, u Drakona to jest K12 plus 1 plus modyfikator z kondycji, czyli 5 plus K12 albo bodajże 7 podstawy. Zaraz zobaczę. Podstawy jest 7, ale u ciebie jeszcze plus 1, czyli 8 plus modyfikator z kondycji. No, zrzućmy sobie. Kosteczkę przygotowałem. Dawaj. 6. I 7, podstawa podstawowa. 7 plus 4 byłoby 11. Nie, tak nie będzie, kosteczka. Używasz kostki od razu? Poniżej te. Najwyżej będzie mniej, jak w moim szczęściem. To nie wie, kosteczka to gadżet, wyświetlam na ekranie. Serio?
odwróć kostki na drugą stronę. O, a to ciekawe, jeszcze na K12 chyba nikt nie odwracał. Chyba będzie 8, mi się wydaje. Z 6? To będzie 7. Zależy, kto ma jakie kostki, ale 7 to tak jak podstawa w sumie. Masz jeszcze koszulkę, widzę. Nie, ale to jest ta... Aha, na K100. Dobra. To jest niefunkcjonalna, ale reprezentatywna. Tak jest. Czyli 7 plus 1, czyli 8 plus 4, to masz plus 12. W sumie są dopiero 72, aktualne też o 12 wzrośnie, czyli 44. Przy losowaniu śmierci czy coś? I 72 max. O kurde, 72 to już nie w kij dmuchał. Mogło być więcej. Jakby maxa na każdym levelu rzucał, to by było fajnie. I teraz Cobble Steel. U Cobble Steela to jest K8 plus modyfikator z kondycji lub po prostu 5 plus modyfikator z kondycji. K8 spróbujemy, myślę. Dawaj. Co może być nie tak? Przypominam, że wtedy... Ale no co to jest... Ja potrzebuję dużo życia, to ja będę raczej przerzucał kosteczką. To ciekawe, bo wtedy Cobble Steel wpadł na zero życia na ziemię. No. I teraz dostanie punkty, więc uznamy to za takie zwarcie, że otrzymałeś. Tak. To będzie obrócone, tylko kurde, to już jest tak wyblakło. Przerzuć wszystkie rzucone kości. No to rzucę jeszcze raz. Wypad. Mogło być gorzej? Czy nie wiem? Mam koszulkę teoretycznie, ale nie wiem, czy mogę. Ale ty też masz zamianę. Znaczy, to jest ta na K100, ale ja nie mamy tej K100. To ona nie działa na tym na K8. No bo nie mogę znaleźć zwykłej koszulki. Nie. Tak pilnujecie, tak pilnujecie. Nie, moja jest... Ja ale Maciek jest. Nie wie. Tak, dlatego właśnie ja rzuciłem, już nie rzucałem w ogóle, tylko zgarnąłem dobry rzut. Czy z poprzedniej sesji została jakaś kosteczka może? Ale nie wchodzę. Nie, kosteczki nie przychodzą. Nie, tylko ten, Maciek, wyciągnij mikrofon. Nie, ale inspiracja mi nie pomogła. O nie. Było kazacznie, było. No dobra, to będzie 1 plus 34. Masz równe okrągłe 50 maksymalnego. A aktualnie masz 4. No i to i tak sporo. Słuchaj, nie zapominaj, że ja w Dark Heresis Griswolda na tworzeniu postaci z 9 na 8 przerzuciłem. Na minimalny. Ale ten, prawie masz tyle co Corin. Bo Corin ma 53, a ty 50. I to chyba tyle z rozwoju. Ale wy w sumie macie więcej kurde tych kapeków. Pytanie, czy ty jako wynalazca, w sensie ten artyficer wynalazca, czy ty możesz też sobie wymieniać znane sztuczki, czy coś tam na... Wykłaść poziom. A, no właśnie, czyli jak chcesz, to kiedy będzie długi odpoczynek, to też możesz sobie wymienić te magie. Tam chyba sztuczki, nie wiem, czy można wymieniać, ale raczej zaklęcia na pewno. No. Znaczy, ja już teraz wymieniam sobie większość tych moich znanych umagicznień. Teraz jeszcze przeglądam na szybkiego. No to potraktuj no, ale... to pod to zwarcie. Absolutnie. Zrestartowało go do ustawień fabrycznych. Na pierwszym poziomie zacznie. Dobra. To co? Zaczynamy sobie. Myślę, że tak. Nasi dzielni bohaterowie postanowili pomóc może przyszłej, pierwszej magini Loreilla Paris. Niektórzy, bo po prostu pomyśleli główką, a nie głową. Niektórzy, bo muszą z jednej strony, żeby jednak mieć jak wykonać swoją misję. A inni, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność, winy i uchronić swoich bliskich przed również karą. I tak z nią właśnie wybieracie się do mityngu, lecąc podniebnym statkiem sterowcem, należącym do jej przyjaciela, jednego z maginów, Wilkina Swordsona. Ale po drodze, pomijając treningi, pomijając czytanie w bibliotece i jednak spędzanie czasu z... no jednak z inną sferą, bo maginami,
Lorea zasięgnęła informacji od swojego przyjaciela, starego Spice'a, najstarszego magina należącego do sukcesorów, którym w sumie przewodzi Lorea. Ponieważ Lorea zapragnęła mieć pomocnika nie tylko w formie drakona, ale także i chowańca na nadchodzący wielki turniej wyzwań. Na pewno okaże się, no, wielką zaletą, o ile wam się uda jej pomóc w tym wszystkim. I tak dotarliście do miejsca spoczynku pierwszego magina Abracadabra Tustika, przy którego jeszcze śmierci byliście zresztą, a teraz jeszcze bezwstydnie zbesztaliście jego grobowiec. Więc w sumie z jednych oskarżeń fałszywych możecie niedługo zyskać nowe, prawdziwe. Udało wam się ominąć pułapkę zniszczonej wieży poprzez zrzucenie wielkich smoczych łbów z samej góry przez drakona, ale też stoczyliście walkę z pilnującym pancerzem tego grobowca. Przeszliście przez magiczną księgę do wnętrza góry prawdopodobnie, na której znajdowała się wieża, i za sprawą magicznej kości, która działała trochę w związku z długim, wysokim szybem, wyglądającym trochę jak dźwig bezwysiłkowy w wieży gnomów, w klanie na wieży, ale niestety Lorea nie zauważyła pułapki, którym to miejsce jest najeżone, i dziabnęła się w palec trucizną paraliżującą, która to sparaliżowała ją na dosyć długi czas, ale Corin wpadł na pomysł, że przekazał jej swoją magiczną klepsydrę, która nie wyjawił nikomu tajemnicy, jak działa. A wy wpadliście też na fajny pomysł. Cobblesteel za pomocą łączenia się umysłem wszedł w umysł Lorei i za sprawą telepatii, rozmowy z nią, poprosiła was, albo po prostu kazała, w sumie nie wiecie, jak to traktować. Kiedy znajdziecie w tych podziemiach pseudosmoka, nieprawdziwego smoka, to wtedy macie uciekać, pseudosmoka, macie powiadomić o tym Lore i wrócić prawdopodobnie do niej. Cobblesteel dodatkowo zostawił przy niej swoje oko, by mieć na nią baczenie, chociaż ostatnimi czasy, z tego co się działo, właśnie legł na ziemi, otoczony czarną breją, zwanym czarnym puddingiem, który was zaatakował. Nie wiadomo skąd taka nazwa. Tak wam wpadło do głowy. I na całe szczęście nikt z was nie szedł połasić się o skarby do skrzyni na końcu klifu nad rzeką lawy, gdzieś w podziemiach tej paskudnej wieży. Ponieważ po naciśnięciu płytki cały klif ze skrzynią runął prosto do lawy. Wam udało się pokonać pudding. A ta nazwa jest bajeczna. Slajma. Czy tak naprawdę to galerowaty sześcian to był, ale to była odmiana czarny pudding. No, dla was pudding. Tak, i przybywszy do tego miejsca, po walce z puddingiem, Cobblesteel leży na ziemi, właśnie omiotły go jakieś iskry wyładowań energii, oczy mu migają co chwilę chciałem powiedzieć, jak lampki na choince, ale to nie w tym. I stąd, gdzie jesteście na klifie ponad skalistym wzniesieniem, nad rzeką płynącej gorącej lawy. Czujecie tę duszność i siarkę w powietrzu, ale z tego miejsca jest jeszcze bardzo strome schody wyrzeźbione w skale, które schodzą jeszcze głębiej, prawdopodobnie jeszcze bliżej rozżarzonej rzeki lawy. Wcześniej ominęliście dwa niezbadane korytarze i stoi Corin i Drakon ponad już tymi resztkami puddingu, który gdzieś tam się już topi, część zrzucona została do lawy, a Cobblesteel chyba się budzi. Nasz stan jest coraz gorszy. Cała nasza drużyna jest
mocno uszkodzona. Może warto przegrupować się, wrócić do Larpali. Może na zewnątrz rozbić obóz i wrócić do wypoczętym. Raz, że salami się przejście zamknęło tutaj, to jeszcze tam się zawaliła wieża. Możemy ewentualnie począć tutaj gdzieś tam, w jednej z komnat, tylko trzeba byłoby wrócić do Paryża, żeby tam nic jej nie zabiło, kiedy ona tam jest sama sparaliżowana. Ale nie wrócimy do niej przecież. To będzie tym szybem się próbował wspiąć? Nie wiem, dla mnie ten cały mechanizm tych poziomów jest trochę niezrozumiały. Jak jest? Proste. Wyszliśmy na ten korytarz, odwracamy się za siebie, przejścia nie ma. Co ty chcesz tu roztrząsać? Może i tak. Co jest z tym Cobblestilem? Aż tak go potrzebowało? Chcemy się przyjrzeć, czy on jest... w stanie się ruszać? Jego oczy mrugają i się telepie, ale po chwili widzisz, że ten białe światło jego oczu zaczyna się stabilizować i aż się wyprostował się. Jeszcze go tak prostego nie widziałeś. System krytycznie ranny. Przechodzenie do napraw awaryjnych. I widzisz, że Cobblestil zaczyna powoli używać swego leczenia. Naprawy. No dobrze, zajmij się sobą, bo moje czary dla ciebie nie działają. No to Cobblestil spędza minutę, żeby wykorzystać uzdrawienie maszyny. A możemy tu zrobić krótki odpoczynek? Tak. O ile będzie bezpiecznie. Nad rzeką lawy. W miejscu, od którego przed chwilą jeszcze odpadł dosyć spory kawałek klifu. Ciepło jest. Wiesz co, ja bym rzucił zaklęcie o nazwie Pomoc. I to nam daje 5 maksymalnego zdrowia na 8 godzin. To w sumie maksymalnego zdrowia możemy potraktować jak tymczasowa, nie? Tak, chyba. Tak. Piszcie sobie. 5 tymczasowego. Okej. Okay. Ja jeszcze spojrzę, czy tam nie ma jakichś jeszcze tych, ale... Znaczy, różnica jest taka, że jakbyś miał leczyć się do maksa, to się o te 5 leczysz te tymczasowe, to będziemy pamiętać, że się wyleczy. Ale opowiem to sobie na razie, bo to jest takie... No. Czyli Corin co robi? Chwytam za mój medalion z rogiem. Przez chwilę klęczę w ciszy, składając dłonie do modlitwy Kyriolta i dzieją się cuda. Dobra, w tych plugawych podziemiach. Iskra nadziei w ciemnościach. To ty chcesz zadać się leczenie? Tymczasowe zdrowie plus 5 mówiłem. Na kogo? Na wszystkich nas. I jakie to jest dokładnie, jak się nazywa to zaklęcie? Pomoc. Widzisz, że to zaklęcie rozpryskuje się na Cobblestilu i nie ma na niego efektu. Nie jest napisane, że nie działa na konstrukty i tak dalej. Nie pisze tak? Znaczy no teoretycznie nie. Kuba, to zaklęcie zwiększa maksymalne punkty żywotności o 5. Na bo czas trwania ileś tam. Autognomy wymyślono później niż to zaklęcie. No właśnie. Ale poczekajcie, zobaczymy. To jest pomoc. Oczywiście nie masz strony zapisane. Nie. Już ja mam tutaj napisane zaklęcia, które na mnie działają właśnie. A jest tam pomoc? Nie, jest leczenie ran. Ale to jest kwestia leczenia, jakbyś się uleczał, a ty nie leczysz się tym zaklęciem, tylko zwiększasz próg maksymalnych punktów żywotności. Pomoc. Zaklęcie zwiększa wytrzymałość i wytrwałość twoich sojuszników. Wybierz do 3 stworzeń z najbliższej zasięgu. Ich maksymalne i aktualne punkty wytrzymałości zwiększają się o 5, czyli aktualne PW też. Się jakby no, 5. No dobra, no to zgaduję, że wzmocniłeś moje organiczne podczęści. Niech będzie, no. Ja sobie wyobrażam jako taka bariera po prostu dookoła ciała, która tam daje trochę bonusu do wytrzymałości. Dobra, Corin się modli. Cobblestil się naprawiasz? Tak, ja wykorzystuję uzdrowienie maszyn. To jest tego, ja mam... Mogę podczas... Czekaj, aż do krótkiego odpoczynku? Używać chyba kości wytrzymałości do leczenia się. Kości wytrzymałości plus mój modyfikator z kondycji. Mhm. I mogę wykorzystać właśnie zaklęcie naprawy jako leczenie się, żeby rzucić K8 na leczenie. Właśnie, mi doszła jedna kość wytrzymałości z level.
Tak, u każdego z was w sumie z levelem się podniosło, no. Czyli u Kuby będzie też 6, już zmieniłem. No ja już ustawiłem sobie. I u Maćka będzie 5 kapłańskich, no. Jedna wojownika, no. Tak. Ty wojownika chyba wykorzystałeś już. Na razie. Dobra, i możesz, Kuba, wykorzystać... Zależy, jak dużo mamy czasu, bo jedna właśnie. Kość to jedna minuta. To wydecydujcie. To krótki odpoczynek to mogło być powiedzmy jakieś 5 minut, tak? No, krótki odpoczynek to jest około godziny, no. Godziny? No, 50 minut, a godzina to bardzo blisko siebie. Chciałem powiedzieć od 5 do 10. A, nie, to jest około godziny. No dobra, to myślę, że... Myślałem, że pół godziny, ale dobra. Tylko, że no nie będziemy zwlekać, to ryzykujemy, że dopadną La Pari, ale to w sumie. No to Cobble Seam na razie poświęca 4 minuty na leczenie, czyli 4 kody. A jeszcze właśnie dopowiem, że krótki odpoczynek chcę sprawdzić, bo on raczej no, wymaga się, żeby był robiony w bezpiecznym otoczeniu. Wiesz co, ja mam taką sytuację, że mi krótki dosłownie nic nie da. To możemy zrobić, że ja przez tą godzinę powiedzmy patroluję okolice i zadzwonię o bezpieczeństwo. Znaczy krótki... Znaczy generalnie wiesz... Albo ty masz paksa życia. Słuchaj, no to, że my jesteśmy nad rzeką lawy, to nie znaczy, że to jest niebezpieczne miejsce. To bardziej jakby coś się tam kręciło. No tak, to sprawdzimy właśnie. Tylko no od razu mówię, że od miejsca zależy właśnie rzut na sprawdzenie. Może być po prostu trudniej odpocząć. Że ja bym mógł właśnie tym zająć się tą ochroną w razie czego, nie? No bo ja w ogóle od początku nie muszę robić tak naprawdę. No to pseudo smog. O nie, mi z gry nam zniknął. Co? No, jestem. No ja jako... 186. Ja jako Cobble Seal poświęciłem 4 minuty na leczenie się. Czy mamy więcej czasu? Na to wychodzi. To czas wolny trwający przynajmniej przez godzinę. No to... Podczas którego postacie nie robią nic bardziej wymagającego niż jedzenie, picie, czytanie, odpatrywanie ran. Pod koniec krótkiego odpoczynku można wydać jedną lub więcej kości wytrzymałości. Maksymalnie tyle, ile wynosi jego poziom. Rzucasz każdą wydaną kością. Okej. Okay. Bo ogółem ty chcesz, możesz rzucać właśnie Kuba po kolei, nie musisz od razu wszystkimi. Ja już rzuciłem sobie na 8 minut. Za 8 minut 8 kości K8. Jakim cudem 8, jak ty masz 6? Nie, 8, bo to jest tego. Z kości. To będę miał 9 w takim razie, bo to jest ilość kości wytrzymałości plus mój modyfikator z kondycji. Nie, leczysz się tyle, ile wypadnie z kości wytrzymałości plus modyfikator z kondycji. A możesz maksymalnie rzucić 6 kośćmi wytrzymałości, bo masz tyle, ile masz poziomów tych kości. Dobra. Czyli bez tych 5 i 6 ostatnich. Niestety. To czekaj, to policzmy, bo tak, 8, a twój modyfikator z kondycji to jest 3, czyli tak, 11 plus 7 to 18, potem 2 czwórki, czyli 18 plus 8 to jest 26, potem plus 7, 33. I plus 8, 41 się leczysz. I nie wiesz, że nie musiałeś wszystkich. A nie, czekaj, bo ty sobie już dopisałeś, dobra, bo ty miałeś bardzo mało. Dobra, ja miałem, a mogę nawet cofnąć sobie w czasie, więc... Bo ile miałeś? Miałem 4, czyli plus 41 plus 5 z maksymalnego i 41 powiedziałeś. Tak. Czyli masz 50. Ponad. Znaczy 50 na równo, bo 5 mu brakuje, 10. Się nie doleczył po prostu 5. A 5 mu podleczyło tyle, ile właśnie... normalne życie. Tak, czyli masz... Gdyby czar się skończył, to masz 50 życia po prostu, maksa swojego. To jest sobie tutaj zapiszę, że... A na ile to trwa, Maciek? Ten... pomoc, ta? 8 godzin. 8 godzin, dobra. No, znowu stracisz. Zanim będzie walka akurat. Czyli że przez 8 kolejnych godzin nie będzie żadnych przeciwników. Dobra, żebym dobrze zrozumiał. Decydujecie się na krótki odpoczynek na klifie kilkanaście, kilkadziesiąt metrów nad lawą we dwójkę, kiedy Corin będzie robił zwiady dookoła tego miejsca. Czy wiesz... I jeszcze tak przed chwilą walczyliście tutaj z szlamem. Ja tak powiedziałem, ale nie będę się oddalał bardziej niż na 5-6 metrów od obozu, nie? Czyli nie wyjdziesz z tego miejsca nawet. No tak.
Tylko będę, bo nie chcę sam bić się z wrogami, tylko raczej bo tak. W razie czego przerwać odpoczynek i zaalarmować sojuszników, którzy są uśpieni czujnością. Dobra. Okej. Okay. A bym zaryzykował. Dobrze. Posprzątaliśmy tutaj rezydenta. Czyli co robicie? Bo Cobblestyle się tam zaczął jakby zasklepiać swoje wyżarte przez kwas rany. Ja podchodzę tam do ścianki, opieram się trochę i zaczynam odpoczywać. Dobra, siadasz, wyciągasz coś, suchy prowiant do przegryzienia. Ale nie ta muza. Albo nawet nie ta. A Cobblestyle co robi przez resztę odpoczynku? Przez resztę odpoczynku spróbuję sobie... Spróbuję wzmocnić mój pancerz magicznie również. A, bo ty możesz na krótkie odpoczynki? Mhm. Raz na krótki odpoczynek lub długi. Whenever you finish a long rest, you may touch on the object. To jest na long rest, nie na short rest? No właśnie czytam. To jest, chodzi ci o infusion, tak? Tak, infusion. To jest... Tylko czekaj, bo ja patrzę na infusion fusion, czyli kopię chyba magicznego przedmiotu. A jeśli chodzi o zwykłą infuzję, jest ona... Takie na samym dole PDF, a u siebie mam to napisane. Klasa. Ty masz majsterkowanie. Replicate magic item. A nie, to jest za dodatkowo. Da, dobra, nieważne, na każdy długi odpoczynek, przepraszam, dopiszę to sobie. Mm-hmm. Nie, zobaczyłem, że błąd mam na karcie postaci, kurde, i on jest pewnie zrobiony jeszcze przez ten, jak wpisywane były cechy osobowości. Jedna literówka brakuje. Wyobrażam sobie, jakby ktoś to widział i dopiero, wiesz, tej pory słyszę, że to zostało poprawione. Czyli co robi Cobblestyle? Cobblestyle... Bo ty jako de facto ty nie odpoczywasz, tak, żeby... Bo ty mogłeś po prostu zastygnąć w miejscu i to był twój odpoczynek. Po części. A kości wytrzymałości odnawiają się tylko po długim odpoczynku? Po długim połowa poziomu. Mhm, czyli zgaduję, że uzdrowienie maszyny też nie mogę, bo to chyba tak traktujemy. No bo uzdrowienie maszyny zużywa ci kości wytrzymałości. W ogóle tak. Powinniście wpisywać sobie życie z krótkiego odpoczynku po odpoczynku, a nie przerwę. Coś może nam go przerwać. Chodzi o to, tak. Że... No... Teoretycznie tak. No ja czekam, ja jeszcze nie rzuciłem kością wytrzymałości. Dlaczego mi ktoś zabrał kość wytrzymałości? A je, ja sorry zabrałem. Niechcący. No ty kurde. Oskamo. Sabotaż. Stylowy miałem odjąć, a widzę, że nie, ten, nie może zerać. Znaczy to teoretycznie nie są kości wytrzymałości właśnie, więc nie wiem, czy to jest... Czy to są, tak, są. Czy to nie? Kłodzów. Wydaje, dobra, wydaje. Czyli to są kości wytrzymałości. Golden rule, mistrz gry ma zawsze rację. No tak. Zostańmy. To jest druga. Jeśli mistrz gry nie ma racji, bardzo sobie pierwszą. Tak. Tam takie zasady. Tak. Dobra, chyba udało się. Tak, masz zero na razie. Bo one się do max poziomu. No to nadal nie wiem, co Cobblestyle będzie robił, bo wiem, że bezimienny sobie siedzi oparty, Corin patrzy raz to w schody do góry, skąd przyszliście, potem na te przejście w dół i tak powoli krąży. I na lawę jeszcze raz, wyskoczyło z lawy. A, i na lawę zerka. Bo wierzę, że są stworzenia, które mogą wchodzić po lawie, albo pływać, wierzę, że coś takiego, że coś może istnieć. Drakon automatycznie patrzy w górę. Wygląda na to, że moje zwarcie odblokowało ukryte pliki zostawione przez mego stwórcę Arlika. Wygląda jak prototyp. Co masz na myśli? Co to znaczy? Pamięć. Nietypowa. Najwyraźniej przed moją poprzednią deaktywacją Arlik testował narzędzie stworzone do rozświetlania pomieszczeń. Jednak
Chyba dam radę zutylizować je w lepszy sposób. Spróbuję. Póki jeszcze mamy tutaj chwilę czasu, może się przydać. Rozświetlanie pomieszczeń też mogłoby być przydatne. No dobra. To Cobblesteel bierze, wyciąga swoje dwa lekkie młotki. Jak dobra. I po prostu je demontuje na części pierwsze. Młotki. Młotek? Mam, tak, miałem takie dwa młotki lekkie i po prostu biorę te metalowe końcówki od nich i je splatam razem w coś w rodzaju rękojeści. Wyobrażasz, że on tak przestawił je, wziął linkę? Ja używam, nie linkę, ja po prostu używam magicznego... Magiczne oesterkowanie, trytytkę, tak? Zaginiona technologia. Znaczy, ja to zgaduję, że bardziej po prostu trochę narzędziami kowalskimi, które mam przy sobie, a trochę możliwością naprawy, żeby ten metal złączyć ze sobą razem. Powiedzmy, że wykorzystuję te lekkie młotki jako przedmiot. Przeżytki wykorzystają tylko te pomioty do rudomota. Jezus, święte. Tak, to ja to chyba usunę z mojego ekwipunku. Co? Ale w sumie ciekawe, gdyby do rudomot miał rzeczywiście konstrukty, które wyglądają jak minotaury. Takie oj. Mecha minotaury. Nie wiem, ale wiem, że teraz mi taka scena, kurde, z Warhammera, jak szukają mechaników. Wy macie siedzieć w postaciach, a nie Warhammera. I tak znajduję taką trytytkę na mojej dostale. Robi się gorąco od tej lawy. Mogłabym tu zbyt długo nie zostawać. Idziecie coś szybko i ruszamy dalej. Zgadzam się. W ogóle Cobblesteelu widzisz może co się dzieje z naszą magią? Zwracam uwagę bardziej na oko moje drugie. Mhm. Leży dalej nieruchoma w pozycji takiej. Wygląda na to, że to był blef. To co mówiła tam ta dziewczyna. Maginia póki co jest bezpieczna i nadal odpoczywa w miejscu, gdzie była. Właściwie to się stamtąd nie ruszyła. Ha. Rozumiem. Tym całym wszystkim parającym się magią osobą nie można ufać. Nic tylko oszustwa, kłamstwa i ambicje przesadzone. A ty czasem też nie czarujesz? Ja nie czaruję, ile razy mam to tłumaczyć? Jak nie? A czy widziałeś, żebym nosił taką czapkę jak wodór i wymachiwał tempo rękami, ciskając piorunami z palców? Że bardzo, przyzwałeś na pole bitwy wielką nawałnicę. To było ze zwoju i w sumie ciężko powiedzieć mi, jak dokładnie to działa. Ten zwój to jeszcze nie jest tak jakby zaklęty. To nie jest moc mojego poziomu. Po prostu był zwój, a zwoje to w ogóle jest coś innego. Są jednorazowego użytku, co najgorsze. A tam, kurde, jakie inne. Efekt jest ten sam. Zwał jak zwał, to był zwój, a nie moja umiejętność. Dobrze, że go mieliśmy przy sobie. Powiedzcie mi, jak długo rzeczywiście chcecie? Godzinę, Tom? Krótki odpoczynek? Godzinkę, ja bym chciał tą kostkę wytrzymałości po prostu użyć i odzyskać kwas. Dobra. Dobra, słuchajcie. Corin. Sekunda. No. O nie, bo akt wiary chyba nie odnawia krótki. Dobra, to nieważne. Wiesz co masz tam napisane? Na akcie wiary. Gdzie ty masz te akty wiary? Akty wiary. Nie wiem. Krótkiego. Tak, krótki odpoczynek. Czy my liczymy ten odpoczynek, czy po prostu pilnowałem i to już jest za późno, żebym odpoczął? Nie, no to... Pytanie... Znaczy nie, no możesz być czujny, nie? Podczas odpoczynku, tylko pytanie rzeczywiście, czy ty wtedy odpoczywasz? Ktoś jest czujny i przepatruje teren. Wydaje mi się, że nie, dlatego zazwyczaj zostaje jedna osoba taka. No bo to odpuśćmy to sobie, bo to i tak niewiele zmieni. A ty pewny jesteś, że to podczas krótkiego? Tak, jak najedziesz na akt wiary po lewej stronie ten napis,
to wyskakuje ci anotacja, którą pewnie ty napisałeś, zgaduję. Mówi, gdzie ten masz akt wiary zapisany? No lewo od Channel Divinity, Harvest Divine Power. Właśnie chciałem użyć tego Harvest Divine Power, żeby komórkę czarów chcę odnowić. A potem dostać znowu akt wiary, żeby mieć akt wiary po krótkim odpoczynku. A tu, krótkiego lub długiego odpoczynku po użyciu aktu wiary odznaczyć. No tak. No to git. Tak, dobra. Ważne. Ja byłem czujny. Wiesz, powiem tak, jeśli nic się nie wydarzy, to uznamy, że odpocząłeś w sumie. No bo okej, bycie czujnym to może nie jest aż takie w sumie męczące. Nie chce mi się teraz sprawdzać zasad. No to w takim razie używam tego Divine. Ale poczekaj, Harvesta. Jeszcze musimy sprawdzić, czy coś się wydarzyło. Tylko, że po krótkim odpoczynku będzie za późno. Tak! sami postanowiliście odpoczywać w miejscu, gdzie jesteście. Więc ja już patrzę tu. A. Robimy jeden rzut. W sumie możesz ty go zrobić, Corin. I to będzie rzut K20. Jeśli wyrzucisz poniżej 11, czyli od 1 do 10, to wasz krótki odpoczynek, w sumie ja powinienem to rzucać, ale trudno, to zostanie wasz krótki odpoczynek zakłócony. 17. Dobra. Przepatrywałeś ten teren, ale jeszcze nie minęła godzina, gdzieś po... Skąd macie wiedzieć nawet ile godzina minęła? Gdzieś ponad wami na pewno słońce przemierzyło już pewną odległość. Jesteście tu na tyle długo, że ten zapach siarki zaczął was drapać mocniej w gardło. Pewnie pył jeszcze jakiś wulkaniczny osadza wam się na płucach. Ale co ciekawe, Cobblesteel, zauważasz, że... zauważasz ruch przy ciele... Lorei Lapari. Coś się dzieje przy Lore. A my nie możemy jej pomóc. Ja tym okiem chcę jakby się poruszyć, zobaczyć co to za ruch bardziej, zalecieć w powietrze. Rozglądasz się, jesteś przekonany, że coś mignęło ci przy wejściu. Przy wejściu do tej komnaty, czyli pewnie gdzieś od strony schodów, którymi weszliście tutaj, przez magiczną księgę. Ktoś na pewno tam jest. Cholera. Jak się tam dostać? Da. Możesz schodami przelecieć. Znaczy, zastanawiam się bardziej, jakbym Cobblesteelem mógł wrócić do Lore. Chyba musimy się spieszyć. Opcja spinania nie jest najlepszym pomysłem, chociaż chyba nie mamy innej. Mówiłem, żeby ją wziąć. No też byłem takiego zdania. Albo zostać z nią. Aż się obudzi. Wygląda to dobrze. Corinie, jak szybko miała zadziałać ta klepsydra? Minęło już prawie godzina od jej działania. Miała po prostu skrócić czas. A nie wiem, na ile ta trucizna ogólnie by trwała. Może by jest w stanie trzymać się cały dzień. Cobblesteel, patrzysz w tamtym kierunku, gdzie ten ruch jakiś widziałeś, coś mignęło po prostu. Nie wiesz do końca, co to było. Ale w sumie zrób mi test percepcji. Coś, czego raczej nie mam. percepcję. 9. I słuchaj, nagle twoje oko zaczęło się trząść, a to z powodu tego, że Lorea chwyciła je w swoją dłoń i patrzy w nie. Widzisz twarz Lorei. Lorea najwyraźniej się przebudziła. Ktoś mówi. Próbuję jej czytać z warg. Hejs. to ja chcę z utrudnieniem test percepcji. Chciałbym wykorzystać inspirację, bo i tak mam jej za dużo. A wiesz, co jeden, jak rzuci.
Spychowego. Zobacz mi tam. Poczekaj. Pewnie coś wykupili. Bo właśnie chodzi mi o to, że czytanie z warg, nie wiem, czy to przypadkiem nie było na intuicji, ale chyba nie. Pamiętam, że wcześniej czytałem z warg tego starca. Tak, tylko właśnie nie pamiętam, na co to było wtedy. Mogę sobie rzucić tą kością wytrzymałości w międzyczasie? No. Ło! 11. Plus 1. Plus 1, ale bez kondycji, nie? Tak, premia z kondycji też chyba. O, te. A ty nie masz tej umiejętności twardziel, że ona daje ci jeszcze więcej, że się leczysz w trakcie odpoczynków? Nie. Okay. Kurde, zadałeś mi pytanie i na tych prostych tych się wyłożyłem. Czekaj, 11 plus 12 plus 4, 16. Czyli mądrość, 60 życia. Intuicja. Twój sukces, kłamstwo, przemowy ciała, percepcja. Możesz chcieć podsłuchać rozmowę, ucha, starać się usłyszeć skradając. Znaleźć najlepszą... Wiesz co, dobra, niech będzie na tą percepcję. A nie może kaskiem czytać... I z utrudnieniem, a to utrudnienie to ci wykupił Marco. A co to robi? To inspiracja mi nie pomoże w takim razie. A czy nie, to inspiracją wyrównasz, czyli okay. Będzie na ten, na normalny test. Wydaj jedną z dwóch inspiracji i próbujemy. 17 i to było co jeszcze? Intuicja? Czy... Percepcja. No to plus 1, 18. Ojo. 17. Na czytanie zdań. 18, tak. Z jej warg. Jeśli mnie słyszysz, to mrugnij. Dobra, nie słyszysz. Nie mrugam. Już dalej mówi, nie słyszysz mnie. I teraz mrugam. Tak. Inaczej, jeśli mnie słyszysz, mrugnij. Czyli nadal nie mruga. Dobra, chowa sobie twoje oko do kieszeni. Dobra. Wygląda na to, że Lora się przebudziła. Chyba będzie wszystko w porządku. Dobra, skoro już się obudziła, to niech sobie radzi sama póki co. Chodźmy dalej. Idziemy tam bliżej Jawy, czy się wracamy się do góry na inny korytarz? Nie, no kurde, gdzie innego nie było. Idziemy tam w dół. Były inne przejścia, ale... No, zejdźmy niżej, ale jeżeli ta lawa jeszcze będzie mocniej oddziaływać na nasze gardło, to możemy daleko nie zejść. Chociaż ty pewnie jesteś przyzwyczajony do tego drakonie, skoro tam wulka macie na wysypie podobno. Po wulkanie się nie chodzi. Oni mi się odmagiczniło. Słyszałem plotki, że drakoni zamiast się kąpać, to zdropują bruty względem tego wulkanu. Nie wiem, czy to prawda. Ktoś taki głupot nagadał. No jakiś handlarz. Sprzedawał rogi takie dziwne jakieś. Mówił, że to leczy lekarstwo na wszystko. Zabobony wierzył. Co masz się być, jak codziennie pada? Codziennie to u was pada? No, praktycznie codziennie. Nie do wytrzymania. Co robicie? Schodzicie tymi schodami w dół, czy wracacie się? No, ja próbuję tam schodzić tymi schodami. Dobra. Tyle schodów, ile widzę schodów. Ty swoim drugim okiem, Cobblesteel, widzisz tylko ciemną kieszeń, która się rusza. Tyle. Mhm. Schodzicie... Stałem się jednookim cyklopem. Tak. Schodzicie... Oczywiście uważając bardzo, ponieważ w pewnym momencie te skalne schody wyryte w skalnym zapadlisku, które gdzieś w dół idzie, robi się coraz bardziej gorąco. Musicie w pewnym momencie właśnie już nie tyle co schodzić, tylko lekko się opuszczać po skałach, ale nadal istnieje ryzyko, że któryś z was zrobi zły ruch lub jedna ze skał się urwie.
Teraz po kolei od każdego to będzie test atletyki. A nie można się zawrócić? Corin, patrząc co robi Drakon schodząc, to jeszcze tak zapytał. Czy już muszę rzucać ten test? No. Ja mam tak 26. Drakon schodzi, ty jeszcze widzisz jak on zaczyna schodzić, widzisz jak jest to trudne, a ty stanąłeś na tych schodach, które jeszcze były zdatne do schodzenia. 17 plus... Schodzę już. Plus atletyka, ty masz 1. Plus 1. No okej. Okay. 18. I Corinie, masz tu linę. Bób daje Corinowi jeszcze linę. Lepiej się trzymać razem. I spać też razem. Co? Ty co robisz? Ja mam 13, ale dam sobie zbudowany dla sukcesu. O Boże, to będzie mój ostatni zbudowany dla sukcesu. Dlatego cwanie mi tej linę pozłączył. Że co? No że teraz cwanie, to ja nim. A linę ci dam. Powiedzmy, że zapalę, ale... Mam 15, tak, 15. 15. To zadanie nie należało do najłatwiejszych. Ale może do najtrudniejszych też nie. Trochę szczęścia. I pierwszy raz widzieliście, jak Cobblesteel jako konstrukt zaczął się pocić olejem, kiedy zszedł tuż za wami na wąską ścieżkę, jakby to nie jest jaskinia, ponieważ szczelina pnie się kilkadziesiąt metrów do góry, aż ginie w ciemności i ciemność spowija ją również pomiędzy tymi skałami, gdzie idzie właśnie ten korytarz, do którego doszliście. Ale możemy przejść dalej. Tak, tylko stoicie przy nim. Ja patrzę, czy na tej drodze przed nami jest kurz. Czy nie ma na przykład jakichś miejsc, gdzie tego kurzu nie ma. Okej. Okay. Wiesz co, to ja chcę test śledztwa. Pewnie na inteligencję. Inteligencja jest minus 1. Jeżeli dobrze się ale 18. Posłuchaj, kurzu... bardzo dużo jest tego pyłu wulkanicznego i nie wygląda to, jakby ktoś zostawiał tutaj ślady. Ale zauważasz, że szczelina jest na samym dole bardzo wąska, że spokojnie się zmieścicie, tylko że jeden za drugim idą z gęsiego, a rozchodzi się coraz szerzej do góry i nawet zauważasz wytarte skały, tak na wysokości gdzieś 10 metrów nad wami. Skały są wytarte po lewej, po prawej stronie. Jakby coś się przeciskało przez tą szparę na wysokości tych 10 metrów. Co to może ten smok ten żyć? Przyjrzyjcie się tam do góry. Takie wytarte ślady. A się tam coś musiało przeciskać, bo tu wszędzie, na dole, jest cały ten pył osadzony, więc ten delik raczej dołem nie chodzi często. Cobblesteel, widzisz przez swoje drugie oko, widzisz tą kość kość sześciościenną, z wizerunkami smoczych łbów, z ilością kłów różną od 1 do 6, takich wyszczególnionych, i widzisz twarz Lorei, pokazuje tak, ci tą kość. Podlatuję do tej kości i staram się podejść do tym z jednym kłem. Pokazuję tutaj z jednym kłem, gdzie my jesteśmy. Chcesz ją okłamać, czy powiedzieć prawdę? Jesteśmy teraz na 5. Piątym. To pokazuję jej piąty, chcę pokazać prawdę. Znaczy, o ile się nie mylę, jesteście na piątym, wydaje mi się. Mi się wydawało, że po prostu zeszliśmy piętro niżej. No to właśnie, byliście na szóstym. No to piątka, pokazuję jej ten z pięcioma kłami. Dobra, czy ona rzeczywiście... Widzisz, jak ty lecisz tu okiem wyżej. I jakby tak patruje się w to wiecie kłów. Ona podnosi tą kość i usadza ją znowu. I znowu się. Widzisz, zabiera ciebie do kieszeni. Znowu ciemność. Jestem przydatny. A Drakon kontynuuje. No i jak... Jeżeli dobrze myślę, to idziemy w kierunku tego pseudosmoka.
Chodźmy dalej. Ale jeżeli go spotkamy, to proponuję wstrzymać się z walką, gdyż naszym celem nie jest zabicie go, tylko cofniemy się po L'Oréal Paris. Taki był plan. Może ty, Cobble Steel, może ją zaprowadź tu do nas? Mogliśmy dostać się do tego pseudosłoka, albo żeby ominąć tą całą... Obecnie L'Oréal będzie teraz używać kości, żeby zmienić piętra. Powinna znajdować się za nami. Jeżeli się wrócimy, myślę, że ją spotkamy. Pilnują tak, żeby poszła za nami, idziemy po tego słoka i bijmy to zło. Spróbuję. No i się przeciskamy. Kto pierwszy idzie? Może zostawmy jakiś ślad, że sędy idziemy, w razie gdyby Cobble Steel w trakcie walki nie miał czasu jej kierować. Macie coś takiego zauważalnego przy sobie? Cobble Steel, nagle zauważyłeś, że ruch kieszeni jest bardzo intensywny. Coś się zaczyna dziać. Mam złe przeczucia. Czy możemy wrócić skąd przyszliśmy, żeby spotkać Lore? Ciężko będzie się spiąć, ale możemy spróbować. Nie widzisz, co tam się dzieje? Obecnie moje oko znajduje się w kieszeni Lore, ale wygląda na to, wyleć z niej i zobacz, co się tam dzieje. Chcemy okiem sprawdzić, wylecieć z kieszeni. Mhm. Wlatujesz z kieszeni. W momencie, kiedy widzisz, jak Lore przekracza korytarz, biegnąc i biegnie w stronę tego okrągłego szybu, dobiega do krawędzi, patrzy w dół, patrzy do góry, ty sam się rozglądasz, widzisz, że jest piętro jedno ponad wami i jeszcze cztery pod nią i ona zaczyna obiegać ten szyb do tunelu, który jest przed nią. Ja chcę jakby trochę przed nią lecieć, żeby ją kierować w kierunku naszym, jak my szliśmy. Okej. Wyprzedzasz ją, ona patrzy na ciebie, na twoje oko i ty okiem wylatujesz do pomieszczenia z rozwidleniem, lewo, prawo tak. I na wprost. Jestem jak ta latająca wróżka z Zeldy. Ona biegnie za twoim lewitującym okiem i pytająco, co jest rozwidlenie, lewo, prawo, prosto. Czy my pokazuje ręką coś do tyłu i widzisz... Prosto! Widzisz, poszliśmy prosto! Widzisz masywną, jakąś ciemną sylwetkę okrągłą, lewitującą i zauważasz odbłysk wielkiego oka. Lecę prosto, korytarzem prosto. Dobra. Wbiega za tobą w ten korytarz i biegnie, prowadzi się... No, długimi schodami w dół, dosyć wąskimi, gdzie na końcu świeci się światło lawy. A wy co robicie? Wygląda na to, że Lore coś ściga. Ucieka. Chyba będzie walka. Cholera. Nie można jej chociaż na chwilę zostawić samej. Wracajmy. Czekaj, bo ona biegnie tu do nas. Po co ma się wspinać? Lepiej przeszukuj się, żeby ją tu złapać, jak będzie spadać. I co, myślisz, że będzie skakać do lawy? Wybiega na... właśnie półkę skalną nad lawą i jest, można powiedzieć, kilkadziesiąt metrów nad wami. Zaczynam się spinać do góry. Corin poszedł pierwszy. Gdzie do cholery jesteście? Te przeklęte oko jakbyś... Gdzie? Na dole! Podchodzi do krawędzi i widzi cię z daleka. Za mną ruszył spektator, pilnuje tego miejsca. Jesteś w stanie się do nas dostać jakoś, czy musimy się do ciebie wrócić? Znaleźliście tego pseudosmoka? Jegoś trop. Najprawdopodobniej jego. Tu przy ścianie są schody. Możesz nimi do nas zejść. Chyba go zgubiłam na razie. Nie słyszę, jakby zbliżał. Ale jest inteligentny. Mówi głosem abrakadabra, więc na pewno należał do niego. W sensie został zatrudniony, pilnuje tego miejsca przez niego. Zejdziesz tutaj, trzeba mu się wrócić. Zaraz zejdę do was. To przestaje. A co tam jest?
przejście. Ale jakie tropy znaleźliście? Macie pewność, że to tam ruszyło? Są wystarte spore ślady, mniej więcej wyżej, w górze, chyba należałyby do czegoś dużego. Potencjalnie pseudosmoka. Jak dużego? Zaprzyglądam się i chcę oczesować, jakie to duże jest. Mm-hmm. Możecie wszyscy sobie rzucić test na inteligencję. O, no to... coś co ja wiem. No, nie weszło, bo minus jeden. Czy to jest jakiś podtyp może, wiedza tajemna, coś, nie? Nie. Tylko inteligencja, no to ja mam 19. Okej. Okay. Znaczy tak, Drakon i Corin, z tego co opowiadała wam przynajmniej Lorea, pseudosmoki nie są aż takie duże. A ty, Cobblesteel, jesteś przekonany, że ten spektator, lecąc na takiej wysokości, musiał się przyciskać przez te skały. Wygląda na to, że ten spektator przeciskał się przez te skały. Czyli to mówisz, że to miał być ten spektator, tak? Ale to czegoś wygląda musiał pilnować. Że... Tak, ale wygląda na to, że ominął, wyszedł z tego miejsca i chciał złapać Lore. Możliwe, że gdyby ale tam skoro on się przeciskał tędy, to znaczy, że czegoś musiał pilnować. Czy idziemy w dobrym kierunku? Wszystko się zgadza. Powiedzmy. Jakiś sens ma ta teoria. Myślę, że warto ją sprawdzić. No, poczekajmy tu, Daniel. Widzicie, że Lorea lewituje, lecąc w waszą stronę. A, co tak patrzycie? Oszukują, zamiast normalnie po schodach to... Wykorzystuję moje nadzwyczaj potężne umiejętności, które wigruje nad wami i ląduje koło was. Też tak potrafię. Tak, to wygląda jakby... Jakbyśmy się zbliżali do serca tej góry. Strasznie gorąco. Ale w pyle jesteście. Już dość długo tutaj siedzimy, mniej więcej chyba z godziną w tej lawie. Tak długo byłam sparaliżowana? Państwo. Tak. Musieliśmy przez chwilę też odpocząć, bo koło nas jakiś potwór. A, widzisz, że wyciąga z kieszeni klepsydrę. To twoje chyba. Bardzo tak. Ciekawa rzecz. Inaczej sprawia, że postrzegany jest czas. Skąd to masz? Przydała mi się. I idzie, idzie w ten przesmyk. Rusza. To ciebie za nim. Zebrałem od pewnego trupa, którego spotkałem po drodze w trakcie moich przygód w okolicach obozu przymierza. Od trupa? Nie zainteresowałeś się, kim byłoby trup? Nie, nie miałem czasu, aby byłem wtedy ścigany przez orki. Tego typu przedmioty nie są zwyczajne. Więc i właściciel mógł być niezwyczajny, no chyba, że był to zwykły złodziejaszek. Możliwe. Na froncie wielu takich. Idziecie ty... Przydatny, bo kiedyś użyłem go do przyspieszenia rytuału, który zmienił losy bitwy. O. Będę musiała o nich więcej poczytać. Mogą być przydatne. Skoro już znam osobę, która ma jedną sztukę, będę wiedziała, gdzie mogę ją znaleźć. Czujecie to? Ja czuję tylko siarkę. Do czego się odnosisz? Ale siarka staje się jej zapach aż zbyt intensywny. To miejsce może być nie tylko niebezpieczne z powodu lawy dookoła, ale zbyt duża ilość siarki nagromadzona w jednym miejscu w kontakcie z ledwie iskrą może spowodować potężną eksplozję. Musimy się pilnować. Nie no, skoro tutaj jest lawa, to chyba już dawno by to wybuchło. Tak, ale siarka zawsze skupia się wyżej. Przy samej lawie już dawno eksplodowała. Trzeba będzie uważać nawet z naszymi broniami. Uderzeniem metalem o kamień może chować jakąś iskę. Na szczęście na razie nie rozpalajcie pochodni, tak jest widno od tej lawy. Chociaż na końcu tej szczeliny widać też światło. Ale takie... Widzicie? Widzicie, że na końcu tej szczeliny rzeczywiście bije światło.
ta barwa pomarańczowo-czerwona lawy miesza się z barwą złotą, żółtą, świecącą po ściany tej szczeliny. Czy mogę to skojarzyć z blaskiem złota, albo z czymś tym? Możesz. Okej. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Jak znaleźliście tą ścieżkę? Od razu wiedzieliście, gdzie iść? W tym miejscu dodatkowo u nas jakiś czarny pudding? Czy coś w tym stylu? No znaliśmy się na moją szlam, intuicję. Czarny szlam. Czarny szlam. W trakcie walki to przejście było najbliżej. Kiedy go pokonaliśmy, tędy przyszliśmy. W takim razie intuicja drakonów też jest dosyć mocno przydatna. To zachowaj trochę jej zasobów na wielki turniej. Chodźmy. I ona idzie pierwsza. No idę za nią. Intuicja? Ja kiedyś widziałem, jak poszedł za jeleniem i się zgubił. I prawie go wilki zjadły. Będziecie musieli mi o tym opowiedzieć podczas dalszej podróży. Jeleniem, intuicja, jeleń. To nie był zwykły jeleń, tylko... elfia druidka przemieniona w jelenia. Pewnie się niewiele różni od zwykłego jelenia. Elfia druidka? A z tego domu... dziwactw, czy tam... czegoś takiego? Mówisz o Lady Lebrus. Zdaje się, że tak. Znam ją, kojarzę. Tak się składa, że jej rodzina będzie również startować w turnieju wyzwań. Zresztą słyszeliście o nich. Druidzi. Raczej nie będą stanowić przeszkody. Ale mogą stanowić ciekawe opóźnienie dla Azota. Przeszkody. Bardzo elastyczny. Jak zmieniła Corina w papugę, to ciężko było, żeby coś zrobił. Popatrzyła tylko na ciebie, ale nie zdążyła nic powiedzieć, ponieważ wszyscy usłyszeliście jakby metal, brzęczenie o metal. Coś się obsypało. Kto tu jest? Słyszę was. I rozmawialiśmy za głośno. I widzicie, jak ona wychodzi ze szczeliny, która jest już przy końcówce, jesteście jej. I przed wami rozpościera się bardzo szeroka i wysoka, taka, że ciemność jest tylko ponad nią, jaskinia. Ale po jej lewej i prawej stronie podłoga obsypała się do małych bajor lawy, które co jakiś czas tylko puszczają bąbelki. A przed wami, przy ścianie kończącej tą jaskinię, jest ogromny stos złota. Monety, złote puchary, talerze, skrzynki, korony, ciuchy, złotej nici i jeszcze kilka innych nieznanych wam dewocjonaliów, wykonanych wszystko ze złota. A na samym szczycie tego właśnie spada garść monet, kiedy jakby wyprężył się i uniósł skrzydła, delikatnie podnosząc swoją posturę, niby smok. Niby to smok, ale bardzo mały. Ponieważ niby smok ma wielkość... gdzie ja sobie zapisałem stronę? Tu. Bo już sobie pisałem. Między wami a stertą złota jest może 15 metrów posadzki, która przypomina kamienne płyty, ale jest wykonana z obsydianu. Jest bardzo twarda. Jednak jej brzegi już trochę się nadkruszyły. Niby smok, pseudosmok, wydaje się być zaskoczony waszą obecnością tutaj. Ale czujecie się obserwowani, mimo to, że widzicie tego
pseudosmoka nie wydaje się być dla was również jakimś zagrożeniem on, ponieważ nie staje do was walecznie. Lorea robi kilka kroków na środek pomieszczenia. Spokojnie, Simsalabimie. Będę twoim nowym panem. Jak dobrze wiesz, Abrakadabr nie żyje. Nie żyje, to prawda. Słyszycie w głosie tego pseudosmoka, że jest inteligentny. I to ty, Korinie, w sumie i Koblistim. Możecie wyczuć, że w jego głosie jest nutka takiej szlachetności, ale też powagi. Jakby upodobnił się mocno do swojego poprzedniego pana, można powiedzieć. A ja już szukam, bo to przecież nie ten podręcznik. Szukałem pseudosmoka, ale nie w tym podręczniku. Co wy robicie, kiedy ona stanęła na środku pomieszczenia? Obserwuję nasze plecy, co z tym okie latające, o Boże, jak się nazywało? Beheldor? Spektatorem. No, spektatorem. Czy się do nas nie zbliża? Nie, nie spektatorem. Tak, dobrze powiedziałem, spektatorem. Spektator. Dobra, no czyli patrzysz na szczelinę. Lekki ukłon zrobiłem i po prostu obserwuję sytuację. Malutki smok o czerwonej skórze wielkością nie jest większy niż Koblistil. Nie jest większy niż Koblistil. Choć jego szczęka wydaje się na tyle szeroka, że mógłby jednym kłapnięciem dłoń całą odgryźć. Chociaż jego żylaste ciało i skrzydła, ogon zakończony szpikulcem na grubej części ogona wyglądają groźnie, więc... I zauważacie, że on wcale nie rusza ustami, żeby mówić w tym miejscu. I macie wrażenie, że w tym momencie pseudosmok komunikuje się z Loreą telepatycznie. Ponieważ oboje nie ruszają ustami, Lorea wykonuje gesty, jakby rozmawiała z kimś, jakby mu coś tłumaczyła, ale nie są to gesty agresywne, są takie raczej jakby tłumaczące. A mina pseudosmoka zmienia się z długiego uśmiechu po takie skrzywienie i skiwnięcie głową w dół. Chyba coś jej nie wychodzi do negocjacji. Ja chcę podejść do Lore. Klepnąć ją po plecach, dając jej wskazówki. Spokojnie. Wiem, że ci się uda przegadać go. Słyszycie nagle w całym tym otoczeniu waszym głos, który słyszeliście już wcześniej. Głos Kedavry. Córki półsmoczycy. Córki Abrakadabra. Zostawcie go w spokoju! Jesteście niegodziwcami. Nie dość, że jesteście rabusiami, to jeszcze chcecie zostać porywaczami u boku tej paskudnej czarodziejki? Tylko nie czarodziejki, wypraszam sobie, jestem maginią. Nic nie ukradłem. Próbuję dobić paktu z byłym jednak chowańcem Abrakadabra. I jeśli ty masz stanąć mi na drodze, to wiedz, że nie zostoisz na niedługo. Nie wystoisz. Kto teraz powiedział te ostatnie słowa? Lorea. Okej. Okay. Okej, jesteśmy zgubieni. Strażnik już do was leci. Nie macie za dużo czasu. Zostawcie ją. Nie pomagajcie jej. A pozwolę wam opuścić to miejsce z życiem. Kedavro. Kim jest dla ciebie Simsalabin?
Jak wiele dla ciebie znaczy on? Na tyle, że chcesz z nami teraz walczyć? Nie chcemy nikogo zabijać. Każdy mamy własne powody, żeby tutaj być. Jednym z nich jest to, bo Roe obiecała nam wiele. A my po prostu wywiązujemy się z naszej umowy. Rzucasz sobie na przekonywanie? Perswazję. Chcę wykorzystać inspirację. Okej. Okay. Sprawdzasz Switcha, czy ktoś tam coś wykupił? Tak, ale nie ma nic. Okej. Okay. Chyba dobrze dla mnie. 2K20. Tak, 2K20, bo to z ułatwieniem. I 12 plus moje przekonywanie. Perswazja. Plus 4, 16. Co wam obiecała ta złodziejka? Tak szczerze? To pomoc w sprawie zakonu Kriolta, żeby za przynajmniej na jakiś czas uzgodnić pokój z krasnoludami celem wyrżnięcia orków. Mój ojciec o tym marzył. Żeby zapanował pokój pomiędzy ludźmi a krasnoludami, pomiędzy przymierzem a krasnoludami. Jeżeli... To już przymierza Lore... może nie być możliwe, ale ludzi z krasnoludami tak. To się zobaczy. Ja ciągle mam nadzieję, tak jak mój ojciec mi ją dawał. Mam nadzieję, że Lore wesprze nas w zawarciu pokoju. Przynajmniej, żeby były do niego jakieś podstawy. Póki co nikt nie chce, żeby wojna dobiegła końca. Więc to jest nasz jedyny wybór, żeby kierować się w stronę lepszego ogółu. Może wasze pobudki są dobre, ale Simsalabim jest mi niczym brat. A wy chcecie go stąd zabrać, na co nie ma mojej zgody. Niech ten smok sam zdecyduje, skoro jest twoim, jak mówisz, bratem. Czy nie jest twoim więźniem. I może sam podjąć decyzję chyba. Corin, rzucasz sobie na perswazję, ale Marco wykupił utrudnienie testu dla Corina. A ja inspirację, kurde, przekur Markowi. Ja chcę dotknąć Corina, dać czyli... mu wskazówki. Okej, okay, dobra, szybko dotykasz go. Pum. Dobrze, 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 dobrze. Czyli normalny test będzie finalnie, bo zbijasz utrudnienie. Normalny test plus Marka? Jedna K4. Tak, i K4. 14 plus moje przekonywanie. A, jedna K4 jeszcze. 17 plus... Perswazji masz plus 5. 22. Czy tam 3, 22. Jest. Masz rację. Salabim ma własną wolę. Dobiera sobie swoich panów tak jak chce. Ale jednak nie gwarantuje to tego, że będzie posłuszny waszej pani. Obawiam się jedynie, że ona siłą będzie chciała nagiąć jego wolę. A do tego nie dopuszczę. W takim razie pomyślmy o pakcie. O umowie, której Simsalabim może zdecydować. Drakonie, twoja intuicja ci podpowiada, że coś tu zaraz będzie. Czujesz się obserwowany znacznie mocniej niż wcześniej. Widzisz ruch pomiędzy skałami. Jest możliwość taka, żebym ja ustawił się po prostu w takim miejscu, żeby nic nie mogło mnie zaskoczyć z żadnej ze stron? Żebym mógł widzieć całość pomieszczenia. No to koło Lorei na środku. Pytanie, czy Drakon mówi tak nam, że coś się zbliża. No to widzicie, że Drakon staje tak plecami do Lorei i tuż obok Cobblestilla i Lorei. Ja bym chciał właśnie... W takim razie niech Simsalabim i Lore przegadają to w cywilizowany sposób. Niech umowa pomiędzy nimi będzie taka, że Simsalabim może opuścić jej bycie jej podopiecznym.
kiedy po prostu stwierdzi, że już nie jest tego warta. Myślę, że to wystarczająco dobry układ. Kobe stylu, oni sami muszą zostać między sobą, to nie nam decydować. Ja tak patrzę na Lore, co ona myśli o tym, co ja mówię. Lorea jakby nie słucha kompletnie, co wy robicie. Jest skupiona totalnie na pseudosmoku, który wydaje się mieć wręcz kontakt wzrokowy z Loreą. I Lorea parę kroków poczyniła w stronę Złotej Góry i u jej stóp, można powiedzieć, patrzą na siebie i jakby może rozmawiają. Ja chcę się obrócić w kierunku Lore i czytać jej myśli. Okej, to za chwilę, bo Corin, ty stałeś jako jedyny przy skałach. Właśnie nie miałem okazji, żeby w ogóle powiedzieć, bo chciałem, ale nie chciałem przerywać nikomu, nie? Mogę określić teraz, gdzie ja chcę stać? No mów. Czy jest możliwość, żebym stał na zwarcie z Drakonem i z Cobblestealem naraz? Czy oni są z daleka od siebie? No to Cobblesteal... No w sumie Cobblesteal stoi przy Drakonie na razie. No to ja bym chciał stanąć obok nich tak, żeby mógł ich odparciem w razie czego chronić wrażenia, nie? Stoicie jak porządna drużyna, tak, wszyscy na środku pomieszczenia. Wyglądacie jak na razie i broni. I widzicie, jak ciemna sylwetka sporych rozmiarów przelatuje, przeciskając się delikatnie, jakby wyłamując pomniejsze kamyczki. Już widzicie, co było powodem wytarcia tych skał. Widzicie zieloną kulę, która jest rozdarta u dołu, fioletowa skóra, z której wyrastają białe, ostre kły. Są ich dziesiątki. Ponad tą paszczą otwiera się pojedyncze oko, ostre jak kocie oko, jest zielono-błękitne, a z całej tej masy wyrastają jeszcze cztery macki, zielone również, na których końcach są takie identyczne oczy, a paszcza się otwiera i widzicie, jak jęzor długi na kilka metrów zaczyna kapać śliną paskudną, ale nagle słyszycie w całym pomieszczeniu głos abrakadabra. Kto wtargnął do sali, simsalabima? I słyszycie po chwili głos ten, który wcześniej usłyszeliście po wkroczeniu do tego miejsca. Stój! Rozmawiam. I widzicie, że spektator zawisł w powietrzu na odległość 9 metrów nad wami. Dopiero co wyłonił się, jakby wystrzelił delikatnie z tego przesmyku. I wpatruje się w was, tym głównym okiem. Dwoma kieruje jeszcze w Corina i Cobblesteala, a dwoma patrzy, jednym na Lore, a ostatnim na Salabima. Słyszycie głos Kedavry. To jest strażnik tego miejsca. Cokolwiek uczynicie krzywdy mnie lub memu bratu, nie zostaną wam odpuszczone winy. Zapatruję się w to jego główne oko gniewnym wzrokiem. Mhm. Pojedynek na mrugnięcia. Dokładnie. Że ona pięcio oczu. Jeszcze raz. Nie chcę, aby komukolwiek stała się krzywda. Ja również bym tego nie chciała, ale jak na razie widzę, że wasza pani próbuje dostać się do umysłu Salabima. Zdaje się, że rozmawiają telepatycznie. I teraz, Cobblesteal, ty zacząłeś... Chcesz czytać w myślach telepatycznie? No, czytam myśli telepatycznie, co się dzieje tam. Dobra. To ja robię jej test odporności. To był chyba na mądrość, rzut obronny na mądrość. To było na mądrość czy na inta? Właśnie, kurde, nie wiem, czy to czyta... Nie wiem, czy ty teraz nie myślisz o tym w głębszym czytaniu. Tak, ale niektóre istoty mogą zablokować swój umysł, zwłaszcza arcymagowie. To było na mądrość. 13 na mądrość, mi się wydaje, w takim wypadku. Dobra. I rzucam jej rzut obronny na mądrość. Cyk.
Nie, nie dopuszczać się do swojego umysłu. Ja się wcześniej dopuszczała. Ale no. Wcześniej nie miała wyboru za wiele. Co robicie? Stoicie w takim zawieszeniu. Nad wami spektator. Na prawo i na lewo, na krańcach tej obsydianowej posadzki, bulgoczące jeziorka lawy. Za wami kupa złota. Jakieś skrzynie porozrzucane w tym złocie. Pakujemy do plecaków. Nie, no. Ja tam próbuję tego całego spektatora swoją postawą niezłomną przestraszyć i mam z nim pojedynek na wzrok. Mm-hmm. Kojarzycie, jakieś w pamięci wam się echem odbija, że Lorea powiedziała, że ją interesuje jedynie pseudosmok, a wy możecie zabrać wszystkie kosztowności, jakie znajdziecie. Wiesz co, ja bym chciał może rzucić ten Harvest Divine Power. Co ja bym to opisał może tak, że moja postać po prostu przykłada gdzieś tam dłonie do ust, coś tam mamrucze przez dłuższy czas. Tam tworzy się tak, powiedzmy, świetlista kula, którą potem wtłacza jakby w swoje ciało, zyskując komórkę czarów. Dobra, użyj aktu wiary. Wykonaj akcję modlitwy ze swoim świętym symbolem, żeby zregenerować komórkę czaru o poziomie pierwszym, drugim. A je połowie z poziomu biegłości. Od drugiego poziomu można użyć raz, szósty poziom, dwa razy możesz tego użyć. Dwa razy? Jak? Czemu? No tak jest napisane. Ale szósty od poziom kleryka? Od poziomu można użyć raz, od szóstego A, bo dwa ty razy. Masz piąty poziom kleryka, sorry. Mm. To tylko raz, czyli że odzyskałem jedną komórkę czaru drugiego poziomu. To by było na tyle, na razie. Tak. Dobra. Widzicie, że Korin się pomodlił. No to, drakonie, patrzysz w to główne oko spektatora i on tym językiem zatoczył koło i zaczął go zwijać, po czym ruszając delikatnie ustami, ale na pewno ten głos de facto abracadabra nie pochodzi z jego ust, tylko z całego tego miejsca, które rezonuje mocą, władczością tego spektatora. Czego chcecie od Simsalabima i pani Kedawry? Chcemy, aby pomógł nam w wielkim turnieju, aby Lorea Arpari mogła zostać następnym arcymaginem. Nie znam was. Nie jesteście bezpośrednimi przyjaciółmi abracadabra. Byliśmy w ostatnich jego chwilach przy nim. Nie powiedział, wierzę że wam. Mamy zapowiedź klątwie, która go zabiła. Że mamy rozgryźć tą zagadkę, co to było. Przepowiednia mówi, że i mnie ona sięgnie. Ale żebym w ogóle dożył do tego momentu, ona musi zostać z tym matcą. Jednym z oczu jeszcze bardziej, tak bliżej jej się przygląda. Wiem, kim ona jest. Już kiedyś o niej zostałem przestrzeżony. Nie wiem jednak, kim jesteście wy. Możecie być zdrajcami. Zdrajcami, którzy wtargnęli do domu mego pana. Nie wierzę wam, że znaliście abracadabra. Nie znaliśmy, a byliśmy tylko przy jego ostatnich momentach. I kazał nam zrobić to, co powiedziałem przed chwilą. W takim razie co? Czego pragnął abracadabr w swoich ostatnich chwilach? Powiedział, że to wszystko ma związek z jakimś Frostbringerem. I że ta cała melodia, która go zabiła, ma jakiś z nim związek i powinniśmy jakoś powstrzymać to wszystko. Jedyne, co wiemy do tej pory, to to, że Frostbringer niejaki jest krasnoludzkim imieniem i jest to związane z krasnoludami z głębokich, wysokich, zimowych gór. A dopóki pokój nie nastanie... Brednie, nic z tego, co mówicie, nie mówi mi niczego.
Nie mamy jak na razie zbyt dużo informacji, gdyż nasza podróż niedawno się zaczęła. Dobra, nie gadajcie z nim. To jest nie ma sensu. A ten drakon? Kim jesteś? Rodziną Kedavry? Patrzcie na drakona. Nie wydaje mi się. W takim razie, co drakon robi w tym miejscu u boku szpiegów? Został wygnany chyba ze swojej wyspy. Corin, nie gadaj z tym. Najpierw nazywają nas złodziejami, teraz szpiegami. Żadnych dowodów nie mają na nas, tylko nas oskarżają o wszystko. Masz rację, ale... Musimy tu paktować z tym całym sim, z tym pseudosmokiem. Ale dialog może pozwolić nam uniknąć konfliktu. To już zależy od tego całego pseudosmoka. Nie będzie chciał iść, to sobie pójdziemy stąd. No dobrze. Czy coś robicie? Obserwuję sytuację. Mm-hmm. I się rozglądam po pomieszczeniu. Sytuacja jest tak napięta jak gadki po 4 latach nieściągania ich. Ojoj. Staram się po prostu zachować czujność i mam dobytą broń. Co ja powiedzmy, możemy potraktować jako akcję przygotowanie, żeby w momencie jakby ten cały obserwator nas zaatakował, to ja bym chciał być gotowy, żeby już mieć dobyty miecz. Żeby dobyć szybko miecz i móc zaatakować. Tak, bo widzisz, że kiedy Corin dobywa broń, spektator rozszerza swoje główne oko, patrząc prosto w Corin, twoje imię. Wyciągasz broń przeciw obrońcy tego miejsca. Najpierw kłamałeś. A teraz chcesz mi grozić. Wydaje mi się, że nie musisz chyba dobyć broni, żeby mnie zaatakować. A chcę w razie czego móc się obronić. Wydaje mi się, że nie jest to twój dom. W porządku. Wiesz co, chowam młota za swoją tarczę. Tarcza to nie broń. Pozbawisz ochrony. Pozbawisz ochrony. Pozbawisz podpory? Nie broń, a pamiętacie szalonego Rafała? Nie, jak się nazywała ta postać moja w Agonii, której zacząłem dwiema tarczami? Nie pamiętam. Dobrze. Czyli pozostawiacie jakby fakt powodzenia misji Lorei w rozmowie? Tak, generalnie takie plany. To jest najlepsza opcja. Dobrze. Ale uwzględnię wskazówki, które Cobblestill na nią rzucił. Bo teraz tak, wykonuję przeciwstawny test jej perswazji do rzutu na odporność, na mądrość tego pseudosmoka. Czyli nie. No w sumie tak, my nie jesteśmy teraz tymi dobrymi. Dark side of the power. To mi to mnie przeszkadza. Pseudosmok, znowu go zgubiłem. Jest 206, to tak daleko nawet. Zaś się okaże, że ma jakieś statystyki 30 mądrości. Ojoj. Dobra, uwaga. Najpierw rzucam na przekonywanie Lorei K20. I to jest całkiem sporo. A, i jeszcze K4 z wskazówek. 20.
plus coś z charyzmy, plus 3, czyli 23. Ja sobie napiszę, żeby nie zapomnieć. I teraz rzucam rzut obronny na mądrość pseudosmoka. Oj! On klęknął. On pokłonił się jej. On już palcuszki jej pocałuje. Po chwili widzicie, jak spektator zamyka swoją paszczę i bez słów obraca się w powietrzu i wciska się z powrotem w tą szczelinę i jakby przeciska się przez nią powoli, odlatując. Słyszycie znów brzdęk złota, odwracacie się i widzicie, jak pseudosmok zjeżdża po złocie i najpierw owija się ogonem obok dłoni Lorei, a sam siada jej na ramieniu i mądrym wzrokiem patrzy na was. I słyszycie w głowach: witajcie, my imię Sim Salabim. Od teraz jestem owańcem, towarzyszem Lorei Lapari. Wspomniałam już o was, znam wasze imiona, więc wypadało się przedstawić. I ja jeszcze chcę, Łukasz, no, rzucić wykrywanie magii na siebie. Okej. Czy smok jest pod efektem jakiejś magii? Dobra, czy już użyłeś komórki, żeby tak, rzucić? Tak, użyłem. Nie jest. Ale wyczuwasz tu... Trochę magii tu jest, zwłaszcza w kopcu tego złota. A, że magiczne przedmioty. Cieszę się, że jesteś po naszej stronie jednak. Już się bałem, co z tego wyniknie wszystkiego. Będę towarzyszył Lorei tak długo, jak będę i będzie ona tego potrzebować. Najbliższy turniej wyzwań jest wręcz idealną okazją, bym mógł znów zakosztować życia na powierzchni. Albinie. A... Jak mnie nazwałeś? Simsalabinie, przepraszam. Czy to z kedawrom, skoro opuszczasz to miejsce? Za chwilę wszystko jej wytłumaczę. Mam nadzieję, że nie pogniewa się na mnie, a będzie tylko czekać na mój powrót w przyszłości. Widzicie, jak Simsalabim rozpływa się w powietrzu. Lorea uśmiechnięta patrzy na was. Lepiej nie mogło pójść. Czyli, że możemy już się stąd zabierać? Nie chce mi się wierzyć, że... Tak. Coś... Chyba, że coś stąd chcecie zabrać na dalszą podróż. Nie chcę, żeby potem nazywano mnie złotem. Powiedział, że nie będzie miał nic przeciwko, jeśli weźmiemy parę rzeczy. A jest tam coś ciekawego? No, trzeba sprawdzić. Powie... Z tego, co wykrywam wykrycie magii, chyba znajdziesz coś ciekawego pod właśnie tamtym wielkim złotym talerzem. Dobra, czyli... Podchodzę tam, gdzie mi wskazał tak. I... Lawa. Skoro tak mówisz... To idziemy. Szabrujecie, co tu jest? Nie, no, nie tak patrzę, co mi wskazał Kobylski. Nie, chodzi mi o to, że w mechanice to będzie przeszukanie... jak to się nazywa? Hoard... Skarbów. Skarbów, ale takich no, zgromadzonych skarbów. Wiesz, bo ja nie chcę zabierać takiego, jakby, nie wiem, garnca ze złotem, tylko to jest ta, 7 przedmiotów. Inwentaryzacja. Tak, przeprowadzacie remament. Jakiś jeden magiczny może przedmiot, albo jakiś może ładnie zdobiony naszyjnik, coś takiego, co ma wartość po prostu może ewentualnie. Ale nie garnie ze złotem. Chyba, że niekończący się złotem. Rozumiem, że później chcecie stąd wyjść jak najszybciej. No, to jest no to, co się raczej tak, bo kedawra raczej nas zabije. Bo powiem tak, pani do wyjścia po bardzo dobrze wam się udało to rozegrać, bo przekonaliście kedawrę, że jeśli Salabim podejmie sam decyzję, to jest jego decyzja, a tak było. No i oczywiście rzutami wyszło jak wyszło. Odwołał spektatora
I macie bezpieczną drogę do wyjścia i jeszcze możecie zgarnąć coś ze skarbu. Okej, no to jeżeli tak, to by wygląda. Także bardzo fajnie, gratuluję. W tych momentach żałuję, że nie posiadam mojej torby bez dna. Tak, tylko teraz... przypomniała mi się wersja lepszej torby bez dna, jeżeli kiedykolwiek jeszcze ją pomoże. Czemu ja gram postacią, która nie chce złota? Ale może coś fajnego ci wpadnie w oko. Znajdziesz ogółem nowy spektator, miecz. Spektator to nie jest obserwator. Obserwator jest jeszcze potężniejszy. Czy my chyba dużo walczyliśmy z takim okiem latającym, to jest to? Właśnie on był słaby, wydaje mi się, że to był spektator, czyli ta słabsza wersja, bo ten po angielsku on się jak nazywał? Observer? Właśnie... Ale mocny był ten Baldurze, bardzo mocny był. Ja wiem. No chyba za 150 życia i... Zaraz wam powiem, spektator to jest ten słabszy, tak, a obserwator to jest ten mocniejszy. No, różnią się trochę wyglądem, bo nie wiem, czy będzie widać. O, widać. Spektator właśnie, tak jak go opisałem, ma cztery te macki z oczami, a obserwator ma chyba 8. No ładne. No ładne dziadostwo, nie? To nie mówisz takiego. Rozmawiam w magiczce chyba. W pierwszej czy drugiej części zaczynałeś w takich lochach i tam na końcu był taki stwór właśnie. Dobra, przechodzimy do tych skarbów. A, w sumie do skarbów, to ja mogę sobie wykorzystać. Beholder to jest ten potężniejszy. O, holdery. Teraz znajdzie. Bo to jest tak, treasure, tak. I to jest treasure hoard. I to jest na stopień trudności od 5. Także całkiem. I teraz jeden z was rzuca K100. Kacper, ty masz koszulkę na przerzut, rzucaj. Ja też mam koszulkę na przerzut. No, odrzucenie, ale... O, w sumie masz jeszcze kosteczki, co nie? A im mniej, tym lepiej, czy ja kosteczkę zużyłem. 70, im wyżej, tym lepiej. Ładnie. Tak jak powiedziałem, im wyżej, tym lepiej, jeśli chcesz. Aha, ale zamiana kasa to jest zamiana liczby z lewą sprawą? Tak, sprawą? Tak. A, dobra, zamiana! O, 97. Dobra, będzie, wykorzystuję. O, nie spodziewałem się, ale... Okay. Kamera mi chyba. Okej, ale mi chyba wygodniej będzie w podręczniku niż na tej stronie. 97 na szukanie skarbu. No. Powiem, że to będzie ten. Jednak to będzie ten nieskończony garniec ze złotem. Nie, to będzie ten. Pas zmiany płci. No tak, zapinasz? Jestem kobietą. Skarby, dobra, to były skarby. No to są te, jak w tym, jak właśnie były w Baldurze, bo w tych pierwszych częściach Baldura był ten. Najpierw miałeś te pantalony chyba miedziane, potem srebrne i złote. I łączyłeś je w jeden pancerz jakiś taki legendarny. Tylko to się tak w przestrzeni kilku gier rozgrywało. Niech ktoś rzuci. No. Czy mogłeś tam przesyłać chyba swój ekwipunek z poprzednich postaci, nie? Aha. I generalnie jak ten zapis przekładałeś, to w pierwszej grze mogłeś znaleźć chyba tam jakieś pantalony jakieś, to chyba miedziane, potem jakieś srebrne coś, złote i potem to łączyłeś w taką uber zbroję na końcu. A z jedynki Baldura do dwójki można było tak zrobić, przenieść sobie postać. Któryś właśnie coś tak pamiętam, że było tak, albo może jak Asphodel jakimś czy coś, któryś to były. Ktoś z was niech rzuci 2K4. To co, ja czy ktoś inny? Może ja spróbuję swego inny szczęścia. A, powie, Kuba. Albo Corin, dawaj. Będzie tyle, że duży każdy. Ty masz dobre szczęście czasami. Ja mam jeszcze kosteczkę. O, ale... 1+1. Dawaj, może będą dwie czwórki. Nie wiem właśnie, kurde, czy to jest dobrze, czy źle. A czy mogę podpowiedzieć, że to jest ten rzut był bardziej na kosztowności? Ilość pieniędzy, ile tam znajdziemy? Czekaj. Chociaż... Mogę to rzucić czymkolwiek? Kosteczką możesz przerzucić. A ty K100 był na kosztowności, tak? A czy nie, K100 to był w ogóle na rodzaj skarbu. I teraz lecimy dalej, co to będzie za jakby... A,
Sterta skarbów. Pieszczałki. Sterta właściwie. Zajmij miejscami wynik na kasę, czyli rzucam jeszcze raz. To było nie to. Kwadrat jakiś. Drużyczkę szpremiową. Czyli do tej czwórkę. To mogę drużyczkę szpremiową i rzucę plus jeden wynik zamienimy? Nie tak, no, to... Tak. To... No, czyli 1 i 4 to jest 5. Mhm. Dobra. Dobra, to teraz użyję strony chętnie. Myślę, że to będzie bardziej ogromne niż sobie wyobrażamy tym skarbem. Nie, i teraz będzie. Magiczny przedmiot. Oko Morkara. Jest tutaj przedmiot magiczny, ale jest tak ogromny, że nie jesteście w stanie go przetransportować. Musicie go zostawić. Rzuć ktoś teraz... Znaczy w sumie, bo to będzie 5 rzutów. I będziemy po kolei zapisywać, co to będzie, więc możecie po kolei. Kacper, dawaj. K10. 4. Pod tym talerzem, co powiedział Cobblesteel, znalazłeś srebrny naszyjnik z czerwonym klejnotem. Ale to Cobblesteel się pomylił i to raczej nie jest magiczne. Ale na pewno dużo warte. Srebrny naszyjnik z... czerwonym klejnotem. Dla ciebie masz tak masywną szyję, że byłby bardziej... W sumie, no, jakbyś chciał to jako bransoletka taka na mięsień. Taki. A nie. Albo ten, jak Conan miał taka ta paska i tu taki czerwony kryształ. Możesz zawsze mieć to jakby opaskę na bicepsie. No to właśnie mówiłem, opaska na biceps. Ale to nie jest magiczne, to jest po prostu jakiś bibelot, tak? No, coś wartościowego, wygląda na dzieło sztuki. Dobra, na razie zapisałem na tym. Dobra, no to Maciek, K10. 9. O, to ciekawe. Tutaj tak przyglądasz się i podnosisz takie pudełeczko. Jest wykonane z bardzo ładnego drewna. Ma posrebrzane rogi. Otwierasz. I w środku widzisz figurki zwierząt, które kojarzysz. Jest koń, jest wół. Wół nawet przypomina trochę bizona bardziej. Ale widzisz jeszcze jakieś dziwne inne zwierzęta. Może coś o tym opowiadał drakon? I ty, drakon, widzisz z daleka, jak Corin przygląda się jakimś dinozaurowi. Czy ja nie widziałem takich figurek ruszających się w tym świątyni... Wandali? To były figury wręcz takie wyrzeźbione i to było trochę bardziej magiczne. A to jest jako dzieło sztuki. I te wszystkie figurki są bardzo dobrze rzeźbione. Z jakiegoś rzadkiego drewna. Może to być dużo warte. Zapisz sobie pudełko z turkusowymi figurkami zwierząt. Kuba, K10. Lecimy. Tak średnio chyba poszło, ale poszło. Słuchaj, już kiedyś o tym słyszałeś. Pradawna, zaginiona korona z brązu starego króla gnomiego. Nie pamięta nikt, jak miał na imię. Miedziuka. Miedziuk. Korona Miedziuka! O! Miedziana teraz korona. Teraz w Tigryzie była szuszkiem. Miedziana korona Miedziuka. Ona nie posiada w sobie magii. Nie. Ale dla ludzi i dla elfów może być sporo warta, ale dla gnomów ma wartość bezcenną. Zostawię ją. Tutaj? Nie, znaczy za sobą. tak, zostawię ją. Tak szach. Nie. Takie rzeczy można dać kosę w plecy. Zapisz sobie, że masz miedzianą koronę Miedziuka. Staję Miedziuka? Tak. A co? Nieźle wymyśliłem. Kacper, K10. 9? To czekaj, ja sobie odświeżę. Samo co ja chyba. W razie, bo tu powinny być w takim razie inne. Jeśli się nie mylę, że sobie kliknę znowu. No nie ma innych.
Może ja tu mam ciekawsze. Dobrze. Dzieła sztuki. Aha. To wiesz co, rzuć jeszcze raz. Dobra, to wezmę najbliższy, którego nie było. O kurde. Słuchaj, znajdujesz coś, co mogłeś widzieć w durnych księgach ludzkich, a zwłaszcza wśród obrazów maginów. Nawet może oni przechadzali się w podobnych szatach. Znajdujesz długą szatę, wyszywaną, jedwabną szatę, złotym haftem i do niej dołączony jest na sznurku taka ta dziwna czapka spiczasta z szerokim rondem. A to wszystko ma ornamentykę złotych gwiazdek, a jest koloru błękitnego. No to czarodziej. To piżama. To piżama. Czekaj, z... i kapelusz z... Ja miałem taką bigitną kołdę kiedyś z gieskami żółtymi, no ewidentnie to jest piżama. Ewidentnie ktoś z kołdry zrobił ubranie. Dobra, i kto? Maciek, rzucaj K10. To już nie był ostatni? Nie. Teraz będzie ostatni, jeśli się nie mylę. 5 rzeczy. 3. Kurde, żeś... A, dobra, zapamiętać, że ta, że tego... Chciałem do tego rzutu nie. Ale to zapisujcie sobie na kartach postaci, jeśli to bierzecie. No właśnie ja jeszcze nie wiem, czy... Aha, dobra, bo tak, trzymasz to w rękach i patrzysz, co to do cholery jest. O, Corin, znajdujesz taką, idealnie na twoją rękę, dużą złotą bransoletę. Nie podobałaby ci się, gdyby... Co na niej może być? Bizon. Nie no, bizon. Ja wiem, co by tu robiły te ornamentyka tych moich. Co by tu robiła korona gnomego władcy sprzed wieków? Powiedzmy, że coś może elfiego. Nietypowa dla tej lokalizacji. Albo symbol Drorgrumota. Nie, no chodziłby z symbolem Drorgrumota. Może jakiegoś rodu, albo jakiś... Albo może coś, co ci się kojarzy z kimś, na przykład z pewną postacią, może starego mnicha. Może Silberisa. Herb. Silberisa? Zróbmy, że na tej bransolecie jest po prostu herb, a nie kojarzysz rodu. W sumie dobrze by było, żeby powrócił do swojej rodziny. Złota bransoleta z herbem. Nieznanym ci herbem. Fajne, no. Dobra. W sumie to zróbcie test wszyscy inteligencji. Inteligencja tak. Albo mądrości, tylko że Marko wykupił Drakonowi utrudnienie. O! Ja mam 16. Słuchaj, może być tylko gorzej. Ja 17. Drakonie, tak to wszystko, co oni biorą do rąk, ty to masz tak patrzeć, co za gówno, rzucasz to za siebie, masz nadzieję, że wpadnie do lawy. To jest nie warte, wy stracicie tu po prostu czas. To wszystko to są jakieś marne rzeczy, to nic nie jest warte. A już patrzę na resztę wyników. 17 i 16. No to oboje odszacujecie, że te rzeczy, które wybraliście spośród różnych, które się... Te najbardziej rzucały się w oczy, mogą być warte, każda z tych rzeczy pojedynczo, około 200 sztuk złota. 200, może nawet 50. Nie, Marze, jak się zabijemy, znajdziemy kupca, to okej. Okay. Ja tego nie sprzedaję. Także sobie gdzieś przypiszcie szacunkową wartość, jaką przypisaliście tym rzeczom. Ale w sumie to się zgadza, ten rzut, bo ja bardzo się zastanawiałem, czy w ogóle te rzeczy brać. To leży gdzieś. 250. No na przykład tak możesz sobie zapisać. No co tego? To jakieś takie dziwne rzeczy, kurde. A widzisz, że oni to biorą. Pytanie tylko, co robią z tą szatą i tą maszynikę. Co to bierzecie? Nic nie warte, ani żadne... Ani ty nic nie ubijesz, ani to cię nie ochroni. Wykrywanie magii czuje, że to nie jest magiczne. Nie. Po prostu jest to jakiś przepis. A co, nie bierzesz tego do konia? A, dość spoko, poczekaj. A teraz,
A to jest... A patrz to! Cobblestick, wyczuwasz magię. Patrz to, wgrzebiesz w złocie. Trz, trz, trz. I zobaczymy zaraz, co się wygrzebie. Ja na sekundę wracam. Bo teraz tak, no to Cobblestick niech rzuci. K4. Dwa. No to to będą dwa magiczne przedmioty. Oho, czyli na to rzucaliśmy. Okej. Okay. Ja mam kastówkę na koszulce do przerzucenia. I teraz będzie właśnie losowanie tych magicznych przedmiotów. Więc zacznijmy od ciebie, Kuba, skoro masz koszulkę. Tutaj w sumie jest totalnie losowo. Dwie kastówki? Wiesz co, nie, na razie jedną, a drugą ktoś inny rzuci. Może coś drakonowi wpadnie. 80. To jest wysoki wynik. O kurde. Co to jest? Sobie zapiszę. To co tygryski lubią najbardziej. Tak jest. Ale... A ją... Nie, dosłownie, to jest najbardziej fajowy moment teraz. Pamiętajcie, że bohater naraz może być zestrojony z trzema magicznymi przedmiotami, oprócz chyba artyficera, bo on tego tam trochę... Co może te swoje infuzje. Tak. Ja nie wiedziałem, że jest taki. Bo eksplodujesz od magii. Wydaje mi się, że do trzech, ale ten, trzeba by sprawdzić. Jak piszesz w Google'a, pewnie ci wyskoczy. Ja teoretycznie mam ze sobą zestrojone już, kurde, dwa przedmioty. Właśnie, a ten miecz mój liczymy jako magiczny, czy nie? Nie, ale mogę zrobić z niego magiczny. Raczej wyjątkowy niż magiczny. Mogę sprawić, że będzie naprawdę wyjątkowo magiczny, tylko będzie jeszcze bardziej świeciał. Nic nie Państwu. Posłuchaj, wyciągasz spod złota, tak, z tego bije magia. Jest to drewniany kostur. Ma owinięte sznurkiem jakby rękojeść, ale końcówka. W nią owinięte są dwa ostre kły, wystające z jednej strony. Na metalowej obręczy zwisają, trochę jak kolczyki, fioletowe pióra dwa, a całość jest zakończona zdeformowaną, wyciągniętą do przodu czaszką z ostrymi kłami. Przypomina trochę czaszkę węża. A teraz robisz test wiedzy tajemnej. To akurat mam sporo tego. Bo... A... 20. Wow, 20. No, dodaję sporo tego. A bo ty masz plus 8 do wiedzy tajemnej. Ty rozpoznajesz różdżkę strachu. W różdżce powinna być ilość mocy pozwalająca z jej pomocą rzucać rozkaz, którym możesz rozkazać istocie uciekać albo paść na ziemię lub wywołać magiczny efekt stożka grozy. Tylko wtedy poświęcasz trochę więcej mocy. Każda istota w obszarze działania czaru, która nie odeprze się jego woli, staje się przerażona na jakiś czas. Cobblestick wyrzuca to za siebie, mając nadzieję, że wpadnie tu do lawy jak drakon i przerzucam to koszulką przedmiot. Aha, masz na przerzut koszulkę czy na odwrócenie? Tak, mam koszulkę na 100. Na 100. Możesz zamienić. I na 58. To jest w sumie jasno, czemu by nie. Dobra, nie, czyli bierzesz to i wrzucasz do lawy. Tak, to nie jest przedmiot, z którym chciałbym walczyć. Kiedy wpada do lawy, to nagle taki robi się wielki blob taki lawy, takie... I kiedy pęka, to jest takie... I Lorea tak patrzy... To czego? Chciałem to! Dobrze, Corin nie patrzył. Dobra, czyli to będzie 58. Chyba lepiej, kurde, że... Znaczy, jakby zobaczył to Corin, to raczej ja myślę, że Corin by mnie pocieszył, jakby to zobaczył. Co zobaczył? Właśnie... Nic jest, odwraca się... Komuś wyrzucił magiczny przedmiot do lawy. Odwracasz się tylko i widzisz, jak z lawy wylatuje czarny dym, po prostu, tak. Jakieś czaszki. Smolisty dych, czaszka węża w powietrzu i takie...
i znika. Magia to herezja, dobra robota. Czekaj, już tego szukam. To nie fajnie był odgrywać tak sobie ciągu tego całego. To był kostur, który sprawiał, że możesz kogoś przerazić, że albo padnie na ziemię, albo że ucieka, albo że robisz to w wersji stożka przed siebie i wszyscy są przerażeni. Moc. Miał tylko bardzo złowieszczy wygląd. Tam masz gwizdek, jak go dmuchniesz, to jest taki dźwięk. Buu. Patrz, ten sam wygląd był gotów kogoś spalić. Teoretycznie, dobra, teraz nie jestem w stanie, a w sumie teoretycznie byłbym, ale nie chcę tworzyć tego przypomnienia, nieważne. Jeżeli chcemy kogoś przestraszać, to posłuchaj, ja mogę zawsze... Kobylstyl grzebał dalej w złocie, ponieważ wyczułeś coś, znów magię z większego przedmiotu, znajdujesz pancerz. Przypomina metalową skorupę, którą nakłada się na ciało, a samym kunsztem i wykonaniem przypomina wręcz krasnoludzki pancerz, ponieważ charakterystyczna maska połączona z hełmem zakrywałaby całą twarz i dodatkowo chroniłaby brodę. I robisz sobie test. Co sesję będzie wymieniał pancerz? Ja mogę już wymienić. Wiedzy tajemnej. Wygląda jak krasnolud i będziemy atakowani wszystkich? Okej, okay, ponad 25. Posłuchaj. Nie ponad, a równo. Ten pancerz pozwala. Jest twardszy na konkretny rodzaj obrażeń mu zadawanych. Psychiczny. Rzuć K3. Na konkretny typ obrażeń, czyli obrażenia od elfów. Czekaj, co? K3? Tak. Czyli K6 na pół. Okej, okay, może być K6 na pół. Czyli 2. Ten egzemplarz wydaje ci się, że jest na obrażenia kłute. Czyli dystansowe. I odporność na to. A to zbroja jest jako płytowa, czy po prostu? No ten, ciężki taki pancerz raczej. Tylko nie wiem ile ma... No taki jak jest ten właśnie, 18? To płytowa. No. To ulepszona wersja zbroi płytowej. Znaczy, zależy, bo może być zbrojniowa, kolczuga. Tak, 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 ja wiem. Płytówka nie zawsze ma 18, ma zazwyczaj 17. Widzicie, jak Cobblestyle wyciągnął pancerz, jakby tak ładnie przygotowany, że tak powiem, ktoś go ściągnął, przywiązał karwasze gdzieś tu, że w całości można podziwiać ten pancerz i przyglądać się. Tylko, że on jest na rozmiar małej istoty, tak? Na rozmiar krasnoludzki. Okej, czyli dla mnie byłoby za mała. Dobra. Ale jest to magiczny przedmiot. Cobblestyle to wie. Magiczne przedmioty potrafią chyba zmieniać wielkość do swojego właściciela. Jest to ciężka zbroja. Najwyraźniej ma odporność na coś w typu kłutego. Jakby ktoś próbował kogoś gnąć sztyletem bądź strzała. Jak na przykład strzała. Elfie strzały. Ale chyba to... był to pancerz stworzony przeciwko elfim strzałom. Ale patrz na ten krasnoludzki wygląd, to aż bije po oczach. Założysz się, że jakbyś wszedł w takiej zbroi do miasta Magosterium, to teraz rzuciliby się na ciebie strażnicy i każdy w mieście. Ale jakbyś znalazł krasnoluda, pewnie mógłbyś go sprzedać za sumkę. Myślę o wymianie tego pancerza. W końcu mój obecny nie powinien być mego rozmiaru, więc jak go odmagicznie, powinien chyba wrócić do swego normalnego rozmiaru. To może ten go ściągnij, zanim go odmagicznisz. Ile z... Czekaj, muszę nie, zobaczyć. Większy, a nie mniejszy. To sobie z różnicy. No dobra, w takim razie zabieram ten pancerz. Pytanie, czy on potrzebuje dostrojenia. Znaczy, żeby się zestroić z jakimkolwiek magicznym przedmiotem, to trzeba z nim spędzić przynajmniej chyba krótki odpoczynek. Pod warunkiem, że jest to przedmiot wymagający zestrojenia. Bo są przedmioty, które nie wymagają. Ale ten wymaga. Ten wymaga. Ale mogę go założyć, tylko nie będę miał odporności na obrażenia kłute. Tak. No, czemu? Znaczy, bo jeszcze się nie zestroi z magicznym efektem.
który jeszcze nie będzie na niego działał. Czyli rozumiem, że znów Cobble Steel przebiera się. Dobra, no to Cobble Steel widzicie, że przy najgorętszym miejscu w tej jaskini zaczyna się przebierać. A ta płytowa zbroja, którą zostawił, pasowałaby na mnie i czy jest lepsza niż moja? A właśnie, znaczy... poczekaj, bo ta poprzednia zbroja to ja ją naprawiłem. Ona tak. była z tego żywego, pancerza, którego poniszczyliśmy. Kiedy Cobble Steel ją ściąga, to ona znów przybiera rozmiary tego wielkiego konstrukta. Ale jest naprawiona, bo ją naprawiałem wtedy. Ale on nie był chyba taki duży. Wiesz co, wydaje mi się, że był duży. Mniej więcej jak Drakon. A poczekaj, pancerny koszmar, średni konstrukt. A to w sumie, no, bo wy też, chyba ludzie też są średni, no. Dobra, no to jest taki masywny, płytowy pancerz, no. Czyli trochę trzeba było budynek podciągnąć, ale... Ciężka płytówka, jak rozumiem. Co? To jest ciężka płytówka, jak rozumiem. Tak, wiesz co, jakbyś założył, to miałbyś posturę na gruszkę. Czyli? Że wąsko u góry i taki Bebzon ma taki opancerzony. Wiesz, jak rycerz Cebula z Dark Soulsów. No bo ja mam kolczugę, a kolczuga tak trochę... ma 16, a zbroja typowa ma 18 nawet. Ja to chcę, tylko bez stylu, będziesz korzystać z tej zbroi? Weź ją, postaram ci się ją polepszyć, jeżeli będzie coś nie tak. Dostosuję do twoich wymiarów w wolnym czasie. Ona, Łukasz, tak jakby, jeżeli chodzi o tak jakby rodzaj swojej budowy... To ona jest taka typowo z Magosterium, nie? Tak. Znaczy, może nie bezpośrednio z Magosterium, ale no... Wygląda ci na ludzką robotę, o. I taką pewnie dość starszą. Tak. Chcę ją założyć, tak. Zdecydowanie, okay. Umagicznijmy ją. A potem się okaże, że ta zbroja, wiesz, on ją założy, tego nie skapie się tam... Z tyłu będzie miał pod peleryną tak przypięty na stałe, taką karteczkę kopnij mnie, nie? No to już ci zmieniłem, Maciek, na pancerz, jakby co, ale to na razie ty się przebierasz, więc zaraz Kacper sobie rzuci na ten drugi przedmiot. Zbroja z paktem, rozwiązany, żeby się zdjąć nigdy. 87. To jest płytowa zbroja koszmaru. Tak ją nazwać? No ja ją tak ci nazwałem. Fajne. Zbroja koszmaru. Chcę ci pokazać, jak mniej więcej ona wygląda właśnie. Ja mam pomysł. Nie, jak powiedziałeś o cebule, to by się skojarzyło z tym, jak nie wiem, czy ktoś oglądał Łowcy Trolli, ale to z czarodziejami. Tam była akcja, jak przyszedł do statku Camelot, był taki gruby rycerz. Starszy. To był właśnie taki... Boże, ja wiem, co zrobię. Tak. Kurde! Ej, fajno! To jest to... Ale jak ją przykryć pocztami kopańskimi? No właśnie. Chyba nasza. Znaczy, ty masz ten tabard, więc tabard zarzucasz, ale on taki... Przydałby się ale nowy tabard. Ale to wygląda bardziej, jakbyś już przeszedł na stronę Rorgomota. Nie, czekaj. Łukasz, wykorzystam moje magiczne majsterkowanie, żeby zmienić wygląd tej zbroi. No. Żeby zamienić te mroczne ornamenty na takie jego boga. Bardziej tak powiedzmy... Kasludzki chyba się zmieni, tak? Dobra, czekaj. Korinie, jaki chcesz kolor zbroi? Na razie zostaw tak jak jest. Pomyślę, może kiedyś coś zmienimy. Po czym, jak on to mówi, po prostu wyciągam młotek magiczny i jednym lekkim uderzeniem w pancerz zmieniam jego kolor na bardziej metaliczny, a na jego klatce piersiowej pojawia się złoty wygrawerunek twarzy wkurzonego bizona. Poważnie, ja się cieszyłem, że mam taką fajną, epicką, mroczną zbroję, którą zniszczyłeś sekundę. Ja nie mogę. Ty jesteś paladynem w końcu, czy nie? Jakim paladynem? Nie, dobra, kapłanem? Nie, no dobra, fajnie mówić, nie musimy w to iść, jak Maciek na razie nie chce. W takim razie od magicznie. Kiedyś może coś się zmieni, ale na razie nie zostanie, może coś jeszcze wymyśleć. No teraz to rzeczywiście, jak sługa Drorgomota. Prawda. Jestem skromnym kapłanem. Miałeś zaprowadzić równowagę w mocy. W takim razie przynajmniej, kurde, został sobie jakiś wisior. Jeden hit i miliony Jedi. Dobra. To trzeba będzie zrobić nowy ten dla Korina. W sumie trochę tak. W sumie ja mam plan, co ja podaruję Korinowi w wolnej chwili.
kosę w plecy. Nie, coś co nada mu efekty. Dwa miecze. Ja dam mu miecz świetlny. Ale ja się biję. To nie jest Gwiezdne Wojny. Ale potrafię zrobić ostrze świetlne. Ej, zaraz Filunia. Wcześniej Cobblestone miał na sobie ten pancerz. A on ma jeszcze ten hełm Vadera. Nie, znaczy, już na nie rady. Czekajcie. Chyba, że Corin chce się pobawić magią kontroli umysłów. Nie, no myślę, że pomyślimy potem o takiej typowej zbroi rycerskiej, po prostu żeby zmienił wygląd, ale jeszcze nie. Tylko teraz Drakonowi trzeba sprawić ładne ciuszki. No te na ziemi szaty się nadadzą. Kaptura tak stylizowanego na głowę bizona na przykład. Takim futerkiem. Właśnie, może coś takiego? Bo nie jest dzikusem. No po prostu... na głowę. Po prostu głowa bizona przerobiona na kaptur. Tak jak... Patrz, jak ja mam tutaj na niedźwiedzia. Bo to by wyglądało komicznie. Nie, no czemu? Z bizonem. To jak... Ale wymyślaj, że na przykład byłby to wilk, no to już nie wygląda tak komicznie. Już bardziej wolałbym po prostu metalowy hełm z rogami bizona. Okej. Okay. Da się zrobić. Tego, którego bizona chcesz zabić w imię swego boga. Żadnego. Czyli sztuczne. Sztuczne. Nie, tak z tego, z barana udało. Barani hełm. Powiem tak, bo rzuciłeś coś, co jest nawet fajne też dla ciebie, ale masz o jedno oczko do czegoś jeszcze fajniejszego i zastanawiam się, czy nie dać tego jeszcze fajniejszego. Powiedz nam może, Łukasz, co to jest i rozpatrzmy te dwa przedmioty. Jeżeli jako mistrz gry twierdzisz, że coś takiego mogło się znajdować w tej hordy skali... Ja napiszę tobie, Kacper, ty wybierz. No dobra. O. Zobaczmy, co by bardziej pasowało do mojej postaci. I Łukasz, na swojej karcie postaci w końcu skrywałem i przetłumaczyłem na język polski, dostroiłem do kilometrów i tak dalej. Fajnie. Nowe przedmioty napełnieniem mocą. No to git. Posiadam i 6 to ogarnąć. I mogę mieć 3 naraz. Na razie mam żadne z nich. Zaraz to będzie. Masz skarpetki. Jedna, która usuwa, niweluje zły zapach. Druga, która śmierdzi czosnkiem. I wybieraj. Anuluje efekt tej drugiej. Nie, to wtedy masz, wiesz, na jednej nodze masz tą czystą, na drugiej tą śmierdzącą. Zależy, na którego wroga natrafisz. Pytanie, czy ja mogę zmienić wygląd tej krasnoludzkiej zbroi na bardziej jakąś... Może gnomią? Jak założysz tą miedzianą koronę, na pewno. Napisałem ci, Kacper, sobie przeczytaj i sam... O Boże, zostaję miedzianym nowym królem. W sumie byśmy mogli zrobić coś takiego, że symbolem mojego klanu jest bizon, ale mojego rodu jest wilk. Corin Wolf. Okej. Okay. O Mógłbym kurwa! Pancerz z jakimś tam wilczym. Albo taka podzielona na środku, że lewa pierś to wilk, prawa bizon. Albo na ramieniach takie te, na ramieniach takie paszczy wilków, a na klacie gdzieś tam jakieś ornamentyka, jakiś rogów bizon. Gdzieś taki pancerz widziałem w jakiejś grze. The Elder Scrolls Online, ja może posiadam pancerz wilczy. Ale też to mi się kojarzy z grą o tron. Jon Snow nie miał takiego, albo ktoś z jego rodziny. A nie ten? No jego... On był wilkiem. Może. Jego mówili Ogar. To miał taki hełm chyba też. Ten poprzedni, w sensie ten najstarszy syn Starka, jak on był jeszcze królem północy, on miał chyba taki jeszcze pancerz z wilkami jakimiś, nie? To możemy zrobić Cobblestone, że przerabiasz mnie na taki pancerz? Ja bym sobie zapisał po prostu, że to jest rodowy pancerz wolfów? Rodowa zbroja płytowa? A że chcesz, żeby jakby opisujesz mu, jak wyglądały rodowe zbroje w twojej rodzinie i żeby... Mhm. O, fajny pomysł. Chciałbym tak zrobić, że... No, tak go... może,
możemy zrobić to, że póki co masz taki efekt, ale później chciałbym, żebyś spędził co najmniej długi odpoczynek z Colbell Steelem, żeby on to zrobił z narzędziami, żeby to permanentnie zostało. Znaczy, my i tak już przejdziemy do podróży dalej po tym, więc bo magicznie nie moje, ma ograniczenia. Dobra, no Kacper, coś... Powiem ci szczerze, że tak. Dwójka obiektywnie jest lepsza, ale... No, jedynka też jest fajna. Oj, chyba minę taściło. Teleportacji. Nie. Latania. Tak, trzyma dwa przedmioty drakon. Som. Widzicie, nie, że... Bo wiesz, Kostek, o co mi chodzi, bo no. Ten przedmiot drugi jest obiektywnie lepszy, ale on jest bardzo OP. Znaczy jest fajny po prostu. No to ale twoja decyzja. Fakt, że jest dosyć OP. Pytanie, z jaką prędkością to było poruszanie? Z tą samą, którą miałam, czy jakąś inną? Czekaj. Coś do latania? Ja go zgubiłem. No w sensie ja bym grał w otwarte karty teraz. Nie wiem czemu przynajmniej to chowasz. O czekaj, jeżeli daj coś... mu wybrać, daj mu podjąć. Dobrze. Ale byłyby rękawice, które jakoś modyfikowały jego dłonie, żeby przynajmniej atakować. Pazury rozstają, coś się dzieje. Jestem przekonany, że... A, tu. Na chuj mi jak pazury, kurwa, w ogóle ze zdolności smoczych. Są na przykład takie, że masz smocze pazury, ale dodaje ci, że twoje ataki pięścią zadają K4. Są chyba cięte chyba, nie? No. Ale wiesz, mogły być artefakty, które sprawia, że nie, że twoje pięści płoną, powiedzmy, tak chciały ataku zwarciu, no nie? Coś. A czy no, nie chcę do końca mechaniki opisywać, bo to dopiero po zestrojeniu się z przedmiotem. Ale nie... No rozumiem, że... Tak jak ich opis przedstawiłem, no to sama mechanika też jest z mocy. Może na podstawie rzutu monetą. Nie, bo obiektywnie oba są fajne, ale jeden jest... Nie wiem, czy nie jest za OP. No taki jest. Bo pierwszy to wylosowałeś. Jeśli pierwszy, to zostajemy przy pierwszym. Kostek, twoje zdanie, czy ty na pewno chcesz, żeby jakakolwiek, która postać miała taką przewagę? Ja uważam, że byłeś tak blisko, to nie bez powodu, to o tym wspomniałem, bo też mi się to spodobało. A jak nie, no to zostajemy przy rzucie. To jest moje ostatnie już, tak powiem, podejście. Mniejsze postacie to silniejsi przeciwnicy. Dają, wiesz, my teraz po prostu wchodzimy na wyższy poziom, potrzebujemy lepszego wyposażenia. Bawmy się, jeżeli mistrz gry na to zezwala. No skoro mistrz zezwala, no to kurde, pójdziemy w to, no. Dobra. Widzicie, że wyrzucił jakąś dziwną różdżkę do oblawy. Dużo przekrętych przedmiotów. I zakładam. Zakładasz. Widzicie, że zakłada na siebie taki krwawo-bordowy płaszcz. Coś ciekawego sobie znalazłeś? Oje, wyglądasz teraz jak ten. Jak się nazywał ten? Ksena Wojowniczka i był to był Herakles chyba też ten serial? Nie wiem, nie oglądałem. On chodził z taką... jakbyś miał blond włosy. To był ten, na pochybel posępnego czerepu. To to Zoltan? Co? Nie wiem, właśnie kurde. Ale coś skojarzę. Dobra. O, czyli... Peleryn? No, czyli tak płaszcz? Musiał z tym się połączyć. Tak, dobra, tak. Ale okej. Zaraz sobie wstawię notatkę z tego, co mi pisałeś. Tam przychodzi do Rady Peli. Ten płaszcz ci się spodobał z powodu takiego, że zapinka tego płaszcza ma smocze ornamenty. Dokładnie. Możemy zrobić tak, żeby jakby wyglądowo by pasowało do mojego smoczego przodka? W sensie po aktywacji? Okej. A wiesz co? No chyba tak, tylko będziesz musiał mi to wytłumaczyć, bo nie do końca rozumiem. No generalnie będzie miał kolor ten sam co mój. Aha. Z elementami
A że płaszcz, czy że po aktywacji? Po aktywacji może, dobra. Fajnie, że może być kwałczywo. Dobra. Znowu będzie trzeba zmienić, kurde, grafiki. To prawie jak na koniec kampanii, nie? Oj, oj, oj. Dobra. I tyle. To były dwa magiczne przedmioty. Przedmioty magiczne mamy, z kasę też. I wychodzicie stamtąd. Wychodzicie razem z zadowoloną Loreą. Razem z nią, tak jak ona wspomina, jest cały czas Simsalabim, tylko nie ujawnia się. Nie musi być cały czas jawnie, fizycznie pośród was. Ale podziękowała wam i ma nadzieję, że pozyskaliście godną zapłatę. Znaleźliście coś ciekawego dla siebie na dole, zwłaszcza dotknęła płaszcz, który nosi Drakon. W sumie rzuciła spojrzenie na pancerz Cobblestila. I w sumie też na nowy pancerz Kolina. Czy ktoś wziął tą piżamkę i ten do szyjni? Chyba nie. Nie, to zostało. Dobra. Zostało. Ten spektator tak podleci. O! Ojne. Ojne. dobra. Wracacie na sterowiec i kontynuujecie podróż do meetingów. Teraz będzie można w końcu odpocząć. Długi odpoczynek jak najbardziej przyda się wszystkim. Łukasz? No. Jeszcze w drodze na statek chciałbym zapytać, czy Lola Parini kojarzy tego herbu z tej bazlety, którą ja znalazłem. Mhm. No wiesz, no poczekaj, bo ja nie wiem, czy ja gdzieś nie miałem. Jeszcze nie wymyśliłeś jaki trud? Co? Jeszcze nie wymyśliłeś jaki trud? Nie, ale chyba gdzieś widziałem taki fajny generator też do herbów. Nie wiem, premia zbiegłości po prostu trzy nadal, okej. A tam przybiegnie jakiś osobny gościu. Przecież to moja bruzleta i mi to wierzy. Magia się odnawia. O! No nie wiedzieć, nie? Czekaj. Smary, ten drakon w ogóle teraz też wygląda. Duży miecz, krwawo-czerwony płaszcz, jakiś bicz u pasa, jeszcze kusza lekka. Czerwony kapturek. Zawsze ci to można ulepić jeszcze, ale tak. A ja się wilka nie boję, to może zaskoczyć. Ja, jako Cobblestill, mam 6 przedmiotów, które mam 6 rzeczy, jakby trochę nowych. No i się z wami nie podzielę, bo zgaduję, że podczas długiego odpoczynku tam zrobię jeden z nich. Mhm. Torba została ulepszona do torebek wieloręcznych. To są sakiewki, które każda z nich ma po 22 kg obecnie wagi i to są jakby takie osobne torebki, które mają właśnie swój właśnie taki udźwig w kieszonkowym wymiarze. Różnica jest taka, że one są dzielone. Czyli jeżeli są 3 torebki, każda po 22 kg, no to ta przestrzeń w środku to jest ilość torebek razy 22. Tak, i można z tych torebek, każdy może się między nimi wymieniać. Czyli jeżeli ty włożysz do torebki złoto, z drugiej torebki można te złoto wyciągnąć. Rozumiem. A, czyli to jest kilka takich torebek. Tak, to jest od 2 do 5 torebeczek, woreczku lub sakiewek. Mogą być to 3, może być więcej. Sprawa wygląda tak, że maksymalna ilość kilogramów, ile można do tej torebki włożyć, zależy od ilości tych woreczków. Czy małe stworzenia mogłyby się przenosić nimi między torebkami? To jest jak... Znaczy, mógłbyś niby to zrobić, ale problem jest taki, że to jest jak... To jest wymiar kieszonkowy, czyli wymiar, w którym nie ma tlenu. Jest ciemność. Mhm. To co z tą moją torbą, jak mnie przenosiliście w niej, więc tak. Zasięg działania torebeczek to jest 257 km od siebie. Jeżeli jedna z tych torebek odejdzie od tego właśnie, od tych ilości kilometrów, to zawartość tej torebki
jest opróżniana i idzie do innej torebki. I to losowo się dzieje. I wtedy ta toreba robi się bezużyteczna, nawet nic do niej nie wejdzie. Brzmi spoko, ale to wcale nie jest jakieś takie potrzebne, mi się wydaje nam. Nie, to jest, my potrzebujemy jakby ekwipunek dzielić. Moim zdaniem to tak średnio. Nie, o tym zaraz coś to wyda. To jest też przy okazji taka torba bez dna. Znaczy to jest dobre, żeby komuś podać coś na szybko. Też dobre na to, jak ktoś tam podpierdzieli jedną i wyciągnie wszystko sobie. Dzielne wspólenie potek na przykład. Bądź przemiotów specjalnych. No to tak może samo 22 kilo, to ciężko donosić. 22 kilo na jedną sakiewkę razy tyle, ile jest sakiewek. Ale to jest 22 kilo, ile ta sakiewka uniesie. W rzeczywistości ona waży nic. Aha, dobra. No. Oczywiście się będziemy bawić w jakieś kilogramy. Dobra. Kolejną, mam jeszcze z 5 innych rzeczy, ale to mogę tylko szybko opisać, żeby już mam czasu nie zabierać. A co to, nowe jakie rzeczy, czy to tworzysz teraz? To są na wymienione te moje rzeczy. Wszystko poza wzmocnieniem pancerza. To są rzeczy, które możesz stworzyć, tak? Czyli tak. Wiele sakiewek, pancerz wzmocniony i co jeszcze? Ostrze świetlne, czyli jedno miecz świetlny. Okay. To po prostu się świeci, tak? Ale nie daje żadnych tam... Nie, to jest po prostu rękojeść broni lub stafu, która ma przedłużenie i pojawia się w niej po prostu ostrze ze światła, zadające 1k8 obrażeń od światła. Fajnie. I dodatkowe 1k8, jeżeli przeciwnik jest nieumarłym. Bardzo dobre. Fajnie, ale... no, zawsze jak broń wam zabiera. No, jest uznawana jako broń magiczna, więc plus 1 do testów ataku, plus 1 do obrażeń od obrażeń. I jest uznawana jako broń zwykła, finezyjna, czyli obrażenia są albo od zręczności, albo od siły brane. Finezyjna chyba zawsze na zręczności, mi się wydaje. Finezyjna to jest właśnie i zręczność, lub siła, lub zręczność. Aha, tak. Dobra. Dalej to jest pierścień biegłości, bo chciałem coś bardziej uniwersalnego. Pierścień biegłości polega na tym, że zyskuje się umiejętność posługiwania jakąś zdolnością, umiejętnością, czyli na przykład, że masz zdolność posługiwania się pancerzem ciężkim lub bronią ciężką, bądź narzędziem, bądź też zdobywać umiejętność czytania lub pisania w niezrozumiałym przez ciebie języku. To nie spoko. Dlatego to też wziąłem, to jest takie coś bardziej na rozłożenie. Kolejne to jest broń statyczna, czyli że coś jak typu miecz właśnie bezimiennego, że po prostu po trafieniu kogoś tą bronią ma się 4 ładunki elektryczności i jeżeli ma się wysoki poziom obrony na zaklęciach, to jest szansa, że przeciwnik zostanie ogłuszony do następnej tury. Ale miecz to nie jest, nie ma żadnych właściwości takich. No bo nie, to jest jakby mocniejsza wersja, taki paralizator broni. To po prostu świeci, kurde. To nie jest coś, co bym chciał. I ostatnie coś to jest już dla mnie, czyli rękawica użyteczności. Czyli moja rękawica zmienia się w takiego mini zegar, który pokazuje czas, aktualną porę dnia, wysokość w poziomie morza, ma w sobie liczydło do skomplikowanych obliczeń oraz posiada kompas. No kurde. Oraz dobrze, że sprecyzowałeś, bo stwierdzenie użyteczna ręka może źle skojarzyło. To już takie ten, wybiegające ponad technologię prymitywnych ludzi, a co dopiero tak, drakonów. Pozwala rzucać sztuczki prestidigitacji. Czyli jakby takie... Prestidigitacja to jest taki sztuczka magiczna, która pozwala wywołać efekty na przykład ognia z palców, gdzieś tam dźwięk, taki mały, takie sztuczki pokazowe. Chodzi ci o te takie występy. Takie występowe, tak. Mhm. Czyli, że ten broń z ładunkami elektrycznymi, coś takiego, to broń możesz to zakłąć dowolną broń w ten sposób, czy to po prostu... Zwykłą, dowolną broń, nie magiczną. Możesz tak zakłąć, czyli tak. Moja broń mogłaby być zaklęta, okej. Okay. Moja nie, bo jest magiczna. Jak już masz, jak już masz młot plus jeden, to jest po prostu młot plus jeden niemagiczny. I mogę to zakłąć, magiczny. Że będzie... No to jest jako magiczna broń, jest, ale ma uznawana efekt jako magiczna, plus jeden. Ale nie jest zaklęta. Że nie ma innego efektu poza plus jeden. Po prostu dodajesz broń. Efekt. Mhm. Okay. Mam to nie zdziałało moją broń sobie.
Dobra. Było jeszcze wiele innych fajnych bardzo efektów, jak na przykład bomby, sprawienie, że broń staje się święta i zaczyna się świecić. Pierścień, który właśnie sprawił, że tą dodatkową akcją można było coś zrobić. Pasek albo peleryna sprawiająca, że można w niej lewitować. Masa fajnych rzeczy, ale ogranicznik tego, że nie mogę aż tak wiele tego posiadać nauczonego. Myślę, że ogólnie spoko byłby pierścień na pewno do rozumienia jakiegoś języka, którego nie znamy i czytania go. Jest wiele pierścieni, naprawdę, ja nie chciałem. Ja myślałem wcześniej o czymś takim, chciałem mieć takie buty, które miałyby po prostu taki dwojaki efekt, raz, że mógłbym skakać na dalekie odległości, dwa, że redukowałyby obrażenia z upadku. Jest pierścień wysokiego poziomu. Ale ten plan poszedł w inną fazę. Dobra, Corin, rozmawiałeś z Loreą i zapytałeś się o ten... No, Herb. Wspomniała ci, że Herb... na tym Herbie jest widoczna kusza z napiętą cięciwą, ale bez bełtu, bo zamiast bełtu widnieje jakby wyrzeźbiony dodatkowo mieszek jakby ze złotem, z monetą na nim narysowaną. Jakby od krańców tego herbu, herb jest w ogóle w kształcie takiej odwróconej strzały, grotu jakby odwróconego. Na jego krańcach są takie płynące linie. Przypominają może trochę odblask słońca tobie. Ale szybko wyprowadza cię z błędu, Lorea, ponieważ te krańce pozawijane to są włosy. To jest niziołczy herb. O, niziołczy. No, chociaż zawsze jakiś ślad będzie chce sprzedać. Jakiegoś niziołczego rodu. A bardzo możliwe, że w bibliotece na pokładzie mógłbyś znaleźć księgę ze zbiorem znanych herbów. Na pewno to sprawdzę. I może byś znalazł więcej informacji. Dobrze tak w sumie, że to nie był tak herb tych trzech siódemek. Checkpota. To by od razu do lawy wrzucił. A potem by wyciągnął i znowu wrzucił. Łukasz. Chwycił to z lata i wrócił już raz. Ta krasnoludzka zbroja dawała odporność, czy co dawała dokładnie na te obrażenia kłute? Masz odporność na obrażenia kłute, czyli połowa kłute, obrażeń. Połowa tak. Obrażeń, tak. I teraz poczekajcie, ponieważ tak, zestroiliście się z przedmiotami. Ja wam wyślę, tylko zastanawiam się w jaki sposób. A tamta zbroja przedniej miała żadnych efektów? Kapitanie. Tamta była zwykłą płytową. Czyli że utrudnienie ze składaniem? Tak. Czekaj, jak ja teraz mogę wejść? Nie ogarniam interfejsu nowego Discorda. No bo ty z telefonu chcesz? No. U dołu masz wiadomości. A tam tutaj, masz... dobra, mam, dzięki. Dwa rozmowy. I chcę wysłać ci, Kacper, zdjęcie, możesz sobie przeczytać. I sobie spisać, a teraz po długim odpoczynku Cobblesteel, coś cię niepokoiło tak głośno, że Corin aż wpada do kajuty waszej wspólnej, wybiegł z biblioteki z księgą o herbach w ręce trzymając i biegasz do środka, ponieważ słyszałeś, jak Cobblesteel chyba z bólu zawył. Co tu się dzieje? Cobblesteel, kiedy ty coś robiłeś z jego pancerzem, żeby wyglądał tak kunsztownie, posłuchaj, bo uderzyłeś się przypadkiem w palec i to cię tak cholernie zabolało i nagle tak jak lampeczka zapala się w głowie. O nie. Ten pancerz, który nosisz, jest na niego nałożona klątwa. Masz odporność na obrażenia kłute, ale podatność na obuchowe i cięte. Chyba sobie żartuję. Co za bazie. To był pancerz nie niepodatności, to był pancerz podatności.
zabrakło przeczenia przed komendą. To co? Muszę oddać tę zbroję? Spokojnie. Coś pomyślimy. Bo ja już uczyniłem tą zbroję moją magiczną zbroją. Tak. A czy gdybym miał rozproszenie magii, czy mógłbym unieważnić efekt? Już ci mówię. Bo ja mogę mieć takie zaklęcie. Już ci mówię. Ten pancerz jest przeklęty. Można to dostrzec po rzuceniu na niego czaru identyfikacja albo po zestrojeniu się z nim. Zdjęcie klątwy. Zdjęcie pancerza z ciebie, Cobblesteel, nie spowoduje usunięcia klątwy, bo klątwa obarcza ciebie bezpośrednio. Czyli gdybym mógł zdjąć klątwę, to bym mógł to zdjąć, tak? Możesz zdjąć klątwę z niego. No. Czekaj, tylko pytanie, zestrojenie z pancerzem sprowadza na ciebie klątwę, trwającą aż do jej usunięcia. Czarem zdjęcie klątwy. Mam. Ale wtedy to chyba to nie zmieni sprawy z tym, że przedmiot nadal będzie przeklęty. Ale mogę też zdjąć klątwę z przedmiotu. Tak. Mogę sobie, jak to jest istotne, czyli że mogę... To możemy zrobić, że w czasie drugiego odpoczynku razem z Cobblesteelem pracujemy nad tym, aby... Dobra. Wychowali się na zbroję do perfekcji. Wolnymi pancerzami, tak. Tylko, że właśnie, zestrojenie z pancerzem sprowadza na ciebie klątwę trwającą aż do jej usunięcia. Tylko, że to klątwa jest na tobie. Zdjęcie pancerza nie usuwa klątwy. Klątwa sprawia, że otrzymujesz podatność. Bo nie wiem, czy tak łatwo się ściąga klątwę z pancerza. Ale pewnie tak, w sumie, jak jest z przedmiotu. Jest zaklęcie zdjęcia klątwy, no to raczej nie ma silniejszego zdjęcia klątwy. No... Chyba za kurde przekuje pancerz na nowo. Google. Zrobię go lepszy. Znaczy, Pytanie tak... tylko, czy też jak ten efekt nie zmieni też tego, tej całej odporności na kłute. O, poczekaj, bo coś znalazłem. O kurczę, chyba rzeczywiście. Rzucenie klątwy na... case remove. Zdjęcie klątwy na przedmiot przerywa jego dostrojenie, kończąc klątwę na stworzeniu, ale nie na przedmiocie. Jedyny wyjątek od tej reguły nie dotyczy usunięcia klątwy, a raczej użycia wygnania od chciwego ducha, który jest źródłem klątwy. Czyli to coś mocniejszego musiałoby zdjąć klątwę z przedmiotu, ale z Cobblesteela jesteś w stanie zdjąć jakby działanie tej klątwy. O, aż tylko, nie jestem. Ale to jest bez sensu, dopóki ma ten pancerz. No tak, żeby go nosić. Ale jeżeli będzie go miał założonego, a go nie zdejmie, a ja zdejmę klątwę z niego... No ale on jest dalej zestrojony z nim, więc... Na chwilę będzie obarczony klątwą. Tak jakby ciągle... Wykorzystuje akcję, żeby zdjąć pancerz. Ale czekaj, no też do końca nie... Chyba, że jakoś to ominiemy tą zasadę i po prostu zdejmiemy tą klątwę. Spokojnie. Nie, moim zdaniem powinieneś poszukać teraz na przykład, może na statku byłby jakiś właśnie, magin masz wyjątkowo zaawansowany, który właśnie by potrafił ci pomóc w tej sytuacji. Albo nie znajdziesz. Będziesz musiał szukać dzień. Wiesz co, poczytamy, bo nie jestem pewien. A nie chcę decydować na szybko. Więc to będzie dobry moment, żeby właśnie poradzić się magów z biblioteka. Ja jeszcze mam czar rozproszenie magii, może to zadziała w sumie. To? Tylko wtedy też zrobiłbym ten bonus pewnie. To prędzej. Wybierz właśnie jedną istotę, obiekt lub magiczny efekt z zasięgu czaru. Każde zaklęcie trzeciego lub niższego kręgu wpływające na nie dobiega końca. Dla każdego zaklęcia czwartego kręgu lub wyższego czara, wyższego poziomu, czy coś tam. No to dalej opisuje tylko co tam na wyższych poziomach jest, no i na wyższych murkach. Że wyższe zaklęcia zdejmuje. Znaczy, ja jestem pytany,
Czy w ogóle jako artyficer specjalizujący się w magicznych przedmiotach mógłbym wyssać się... Kuba, możesz prostu... wszystko, co w mechanice twojej klasy jest możliwe. Właśnie zastanawiam się. Dobrze, rzeczywiście, mamy tych magików w okolicy, może rzeczywiście coś pomogą. Wydaje mi się, że zdjęcie klątwy z przedmiotu powinno być znacznie trudniejsze niż zdjęcie z postaci. Mi się zdaje, że nie jakiś rytuał w ogóle, nie? If a cursed magic item, if it's a cursed magic item, remove curse removes the user's attunement to it, czyli zestrojenie Cobblestila z tym przedmiotem jakby ściągasz i przestaje klątwa obowiązywać Cobblestila. Mhm. Ale jak ściągnąć... Dobra, teraz nie chcę na to czasu przeznaczać, poczytamy... Wydaje mi się, że jeżeli ich takie, to można całą mini kampanię zrobić, żeby mi się coś wydaje, takiego osiągnąć. Coś bardziej potężnego, albo zapłacić dobry hajs czarodziejowi. No tak, zależy od przedmiotu, bo są takie, które mają klątwę na przykład tak... Dlatego się zorientujemy i wtedy... Tak, teraz co jest w stanie, kupić putówkę czy zjeść klątwę? Założyłeś zbroję krasnoludzką i już jest coś już tak. Klątwa, już swędzi, już swędzi. Już kurde, kapelusz. Posłuchajcie, ponieważ podróż już nie trwała zbyt długo, kiedy się ściemniło, dolecieliście do mityngu. Białe miasto, tak jest nazywane, albo czasami miasto spotkań. Ponieważ teraz zbliża się termin Wielkiego Turnieju Wyzwań, który będzie... Dolatujecie jeszcze przed rankiem, ale to jutro w południe rozpocznie się Wielki Turniej. Tłumy przyjezdnych, uczestnicy Turnieju Wyzwań również, kramarze, handlarze, wieszcze, delegacje, ambasadorzy, a nawet widzicie charakterystycznych piratów z Wolnego Miasta. Ich ciała są zdobione wieloma tatuażami, część z nich gdzieś podobna jest do tatuaży na ciele Henry'ego. Jest mnóstwo okazji do handlu, jest mnóstwo okazji do rozmów, ale jest też również mnóstwo okazji do zakosztowania rozrywki, ale także i odpoczynku, rozmów, zasięgnięcia informacji. A planem Lorei jest na pewno dowiedzieć się, jaki jest cel, plan działania Azota podczas turnieju wyzwań. Wlądujecie w mieście, w porcie. Nad wodą statek jest sumowany. Jego ten balon, który podtrzymywał i też magiczne komponenty, zostają nadal w powietrzu, ale statek już się nie unosi. No i możecie zejść na ląd. Pierwsze, co rzuca wam się w oczy, to rzeczywiście to białe miasto. Wszystkie budynki są wykonane z kamienia o blado-białym albo jasno-żółtym kolorze. Może to być piaskowiec. Też macie wrażenie, że klimat tu jest zupełnie inny, jest bardziej wilgotno. Mimo, że to jest początek wiosny, to jest tu cieplej niż kilkaset kilometrów na północ stąd w mityngu. Czy jeszcze kilkaset kilometrów wyżej w Twierdzy Dębu. Ale pomiędzy wąskimi uliczkami, pomiędzy tymi białymi budynkami, wyróżnia się jedna z dzielnic miasta. To jest wysokie, ogrodzone murami, część mieszkalna, zapewne dla może jakichś wysoko urodzonych. Też pewnie ciąg świątynny się tam znajduje. A drugą rzeczą jest ogromna wyspa, oddalona może kilkaset metrów od zatoki miasta nad oceanem, na której znajduje się ogromne koloseum i widzicie, jak setki łodzi stoją, jakby dryfują na wodzie, ale są tak specyficznie przywiązane do siebie, że po nich poprowadzono drewniane kładki długości kilkudziesięciu metrów. Z każdego krańca miasta można przejechać po tych kładkach, docierając do wielkiego białego koloseum. Pewnie tam odbędzie się wielki turniej wyzwań.
I na tym sobie dzisiaj zakończymy sesję, żebyście mieli czas na przemyślenie, co chcecie zrobić w meetingu przed wielkim turniejem. Też co kupić, ewentualnie przygotować się, bo drakon. I też przy okazji pomyślimy, bo że jeśli chcemy to zrobić rzeczywiście w formie Skyrimiszowej, czyli takiej Mordheimowej, to też inne drużyny też muszą mieć czas na przygotowanie. To ja wam dzisiaj dziękuję. Przyjemnie. Bardzo fajnie udało wam się załatwić sprawę tam z tym. Jakoś się Salabinem. Udało. Przedmioty się niezłe wylosowały. Bardzo ciekawe. Znaczy, musimy rzeczywiście... No bo nie będzie ekspat, ja wolałbym pójść gdzieś indziej z kimś innym się bić. No matko, kurde, bo zawsze trzeba ekspat dostać. No nie wiem, to będzie... To sesję też, kurde, nikogo nie ubiliśmy. Trzeba, ja będę, no, 3 levela nas przegoni. Nie no, dzisiaj ekspat nabiliście. Mówię o turnieju. A, o turnieju. Słuchaj, zawsze znaczy, możesz wystąpić w turnieju. Ile trwa długi odpoczynek? 8 godzin. 6 godzin. A jak długo lecieliśmy tam? W sumie? No wy byliście tam tak koło popołudnia, więc akurat 8 godzin na pewno lecieliście. A i do 8 godzin to okej, czyli... Możecie sobie na fulla całe życia i jakieś odnowić te komórki brakujące i tak dalej. Łukasz, moim jednym celem... Właśnie, ale to tymczasowy spada, będzie pokonanie kapłanów, czy potak, że tam występują. Co mówisz, Maciek? Wystąpię w tym turnieju tylko po to, żeby pokonać kapłanów Jeffpota, że tam występują, potem się poddam. I to też jest jakieś wyjście. No. To dawajcie, występujcie jako para. Tylko że to będą konstrukty chyba. Mogę jako twój tego, pet. Aha, chyba że. Nie no, jako ten, Giermek. Tylko z Giermkiem. Jako Gdał. Dobra. Ale umówimy się, jak że się spotkamy, to obijamy się. Się nie znamy. Tak spojrzą na siebie i miną się. Posłuchajcie, bo... Trochę się nie bije, ja odejdę. Nie doszło do spotkania z Kedavrą, bo ją przekonaliście. A Kedavra była lepiej. Dosyć ciekawym NPC-em do napotkania. Zpieszający na samą śmierć, czy nie? Ale mam wrażenie, że ona unikała bardziej z nami kontaktu. Znaczy, ona była na innym piętrze na pewno. Wy szczęśliwie wybraliście piętro, w którym rzeczywiście szło się od razu do Salabima, bo na piątym. Wiesz co? A, no, piętro może tak, ale tę drogę, ścieżkę, to one się łączyły gdzieś tam potem? Czy te trzy? Nie, trzeba było rzeczywiście tą kością manipulować, żeby móc piętra zmienić. Nie o to wychodzi, później, bo tam było rozwidlenie. A nie, gdybyście wybrali inne rozwidlenie, wrócilibyście do sali z kością, żeby móc wybrać inne piętro. Mhm. A, czyli była szansa wrócić do tej. Tak. A wtedy co rzucałem K6, to najpierw wylosowałem jedynkę. A i w ogóle to... A, nie opisałem tego w sumie, no. Że kiedy odlatywaliście, mogliście zauważyć, że wieża jest trochę bardziej jeszcze podniszczona, obsypało się dużo kamieni z góry, ale jakby coś odgarnęło dużo kamieni wokół grobowca i jakby uprzątnęło grobowiec, zasunęło płytę, księgi nie było na ziemi, czy jakby ta droga powrotna była zamknięta, bo jak rzucałem K6, to było od 1 do 6 lokacje, gdzie jest w danym momencie ten nie beholder, tylko obserwator? Jak ja go nazwałem? On się jakoś nazywał. Obserwator. Jest chyba, chyba obserwator. Nie. No to jedynkę rzuciłem, to wtedy co powiedziałem, że Kobil widział sylwetkę, to on był w miejscu wyjścia do wieży i wyszedł do wieży, zobaczył jaki tam jest rozgardiasz, posprzątał grobowiec, ale on jest taki duży, że kiedy on pojawia się w wieży, bo on jakby też się tam przeteleportowuje, to on jest na tyle szeroki, że nadniszcza ściany wieży, dlatego stąd te pęknięcia były i znów się obsypało trochę kamieni. On zgarnął tylko dookoła grobowca, żeby grobowiec był czysty. A później nim rzuciłem chyba znowu, nie pamiętam jaki to był wynik. 6, to on się pojawił... Aha, i wtedy się pojawił przy Lorei i on ją gonił. Tylko, że ona zdążyła piętro zmienić, więc uciekła mu. Tak.
No, a dopiero jak wy rozmawialiście w tym przesmyku i Salabim was usłyszał, to on go wezwał do siebie. A jeśli chodzi o Kedavrę, no to ona była w innej części tego kompleksu. Nie chciała was bezpośrednio spotykać, bo czekała na was z zasadzką, gdybyście dotarli do niej. Bardziej zważała na bezpieczeństwo. Tak, wolała na swoich warunkach z wami walczyć. No, ona chciała po prostu spokoju raczej. Tak. No ale udało wam się jakby porozmawiać z nią, nakłonić. Bo właśnie byłem ciekawy, jak to rozwiążecie, bo mogło dojść do takiej sytuacji, że Lorea by się wściekła, że Salabim nie chce do niej dołączyć i chciałaby go wtedy zmusić rzeczywiście siłą swojego zniewolenia magicznego. Salabim chciałby wtedy uciekać i on by się kierował do Kedavry, a ten obserwator no oczywiście by was haratał. A co jakby poszło w ogóle coś nie pod naszej myśli i na przykład najpierw spotkalibyśmy obserwatora, mielibyśmy z nim walkę, byśmy go pokonali, potem byśmy trafili do Kedavry, ona też by się z nami teraz byśmy pokonali i pod na sam koniec doszlibyśmy do tego Salabima, czy to, żebyśmy pokonali i zabili zarówno tego obserwatora, jak i Kedavrę, miałoby wpływ na to, No na bank, bo obserwator wtedy by go nie ochronił, a ten pseudosmok sam z siebie nie jest jakimś wielkim mocarzem, nie jest niebezpieczeństwem, Bóg wie jakim. Mógłby jedynie próbować uciekać, gdyby się dowiedział na przykład, że zabiliście Kedavrę, albo stała się krzywda, no to kategorycznie by nie zgodził się na dołączenie do niej i wtedy na pewno by chciał uciekać. Trzeba byłoby go na przykład łapać i byłoby ryzyko, że ucieknie. To już w ogóle. Gdyby uciekł kompletnie z wieży, to już po ptakach. I tutaj jeszcze Azot go przejął. Kto? Tutaj jeszcze Azot go przejął. Leciałby do Azota. Ale no też czekałem, czy wy zainterweniujecie albo wejdziecie w tą negocjację między nią a Salabim. Zostawiliście i jak widać zrzuty... Myśmy też się słyszeli, o czym oni gadali, bo to telepatycznie... No tak. Ja byłem zdania, że jeżeli zaczniemy się wtrącać, tylko pogorszymy. Tak. Czasami lepiej po prostu pozwolić sprawom samym się potoczyć i zepsuć. Dużo pomogła ta twoja klepsydra, bo kiedy wyrobi się odpoczynek krótki, no to on trwa tam do godziny i dzięki temu ona szybciej się wybudziła i mogła do was dotrzeć, bo bez tej klepsydry prawdopodobnie byłoby tak, że wy sami byście doszli do Salabima i musielibyście z nim gadać, albo rzeczywiście wycofać się do niej, a ona dalej sztywna i co dalej z tym robić? Kombinacja. No. Nie, mi się wydaje, żebyśmy te po prostu dyskutowali z Salabimem. No tak, też tak myślę, żebyście z nim porozmawiali, tylko no co dalej, nie? No nie, ciekawe co by wyszło z tego, nie? Dobra. To bym powiedział, to ty się namyśl, my pójdziemy po Lorel, ona jest sparaliżowana, przyniesiemy ją tutaj. Tak, tak, przyniesiecie ją, teraz sobie rozmawiajcie tam w myślach. To było śmieszne, jakbyśmy ją w ogóle targali cały czas. Ale fajna scena w ogóle. Sparaliżowaną. I ona by tam postawić się sparaliżowaną na tą rozmowę z nim. W sumie mogliby gadać. Jak on telepatycznie się... O, no kurwa, to co piszesz to jest dobre. Możesz ten jeszcze dopisać. Czekaj chwilę, ja tutaj właśnie ci piszę. No nie, to jakieś już kurde intrygi. Dobra, napisałem. Że co? Że fajna scena była tam na dole, kiedy wy wyszliście do tej szczeliny i stanęliście tak na środku i rzeczywiście jak taka drużyna, to Cobblestyli po bokach wy i że coś się szykuje, no. Znaczy, ten obserwator, no był trochę mocny, mógł nabruździć, bo jego zaletą było to, że on mógł latać i on miał taką taktykę, że podleciałby jak najwyżej na zasięg swoich mocy i by cały czas was atakował z góry, nie? A wam byłoby problemem jednak go dosięgnąć. I takie no są... właśnie. I poza tym jakby cały ten kompleks jest jego leżem i on dodatkowo ma akcje swojego leża, które robiłyby jeszcze inne ciekawe rzeczy. Których nie zdradzę, bo może jeszcze kiedyś się pojawi.
Dobra, ja już podliczam XP. Podniosłoby się poziom lawy. O, to byłoby dobre. A, w ogóle ten kompleks był najeżony jeszcze pułapkami. Gdybyście na inne piętra szli, to było też pomieszczenie z skrzynią zamkniętą, bardzo ładną, ale to był mimik. I kiedy ktoś zostałby schwytany jęzorem przez mimika, to do pomieszczenia nagle zamyka się wrota do pomieszczenia i wlewałaby się gorąca woda do pomieszczenia. Byście byli parzeni i jednocześnie zalewani wodą, aż tam się udusicie. Kadawra jest specjalistką od obrony. Sadyską też trochę. A kurde, fajny czas wziąłem na przetrwanie czegoś takiego, ale nie mogę jeszcze go użyć. Wtopienie się w kamień. O. Że to potem oni by musieli cię nieść. Nie, po prostu stawiam się w ścianę, czekam aż wszystko przeminie i wychodzę ze ściany. A, w taki sposób. I nie mogę wyjść z drugiej strony. Nie możesz wyjść na drugą stronę ściany przez drzwi? Nie. Muszę wyjść do samego miejsca, w które weszłem. Tak działa zaklęcie. A. To jest tak jakby wiesz, tam przeczekanie po prostu, nie? To myślałem, że być dobre w miastach na ucieczki. Zakręcam gdzieś tam za winkiel i wstąpię się w kamień i nie znajdę, nie? No nie, jak te różowa pantera były, to te, że tam biegałeś w tej grze i mogłeś się w pewnych miejscach chować, tak. Aha. Ci gonił ten, zawsze to. Nie wiem, i czy to wydaje się. Ja grałem w Ace Venturę bardziej. On się nazywa... A, to jest wiesz. Nie, ja nie mówię o tych 2D przygodówkach, no. Tylko o gierce 3D. A to już 3D? To nawet nie kojarzę. Obserwator 180. Jest spektator, o, spektator. Obserwator to jest ten mocniejszy. Dobra. Patrzę, czy coś długo to XP idą. No już właśnie podliczam. To jest na 3. Potem będzie. Dostajecie za sesję 5 expa. Cały okrągły 5. Nie, jest dzisiaj po 700 na głowę, bo nikt nie wykupił razy 2. Więc ja już wam doliczam. Plus 700. No tak sporo wyszło. A jeszcze w sumie to nawet... Mogę... A niech będzie do tego tysiaka zaokrągle, bo jednak rozwiązaliście to bez walki. Więc... Tak, z pecha to przynajmniej uciekł. Został odwołany. A, wiesz o co zapytał, czego chciał Abrakadabr przed śmiercią? Znaczy, no, bo wy powiedzieliście, że zdjąć klątwę. Owszem. Tylko, że no. Spektator nie wiedział o tej klątwie, bo on go dawno nie widział, Abrakadabra. Okay. Ale to, co spełniliście życzenie Abrakadabra, żeby nie zostać zamkniętym w lustrze. No to tak, to fakt. To, ale to, to... się ma znaczenie tak jakby dla niego, bo nie wiedzą. Znaczy, gdybyście to powiedzieli, to on by rzeczywiście uwierzył, że znaliście Abrakadabra. Wiesz co, Draku wyszedł z założenia, że nie ma co z tych dziadostek gadać, bo to jakieś oszczerstwa dla nas mówi. Owszem. Myślę, czy coś jeszcze było? Nie. Wyglądać mi na wroga. Dobra, expy wpisałem, przedmioty macie fajne. Dzieła sztuki 3 chyba zabraliście do sprzedania albo do oddania. Zawsze jakaś. No i pomyślcie właśnie, czy coś chcecie... Teraz akurat będzie idealna okazja w Białym Mieście, w mityngu, na handel, kontakty, no. Tak się składa, że ja nie mam złota. Jakiś dziwnym trafem, więc... Ja mógłbym poszukać... Po ludzką walutę tego... trzeba się zgłosić do człowieka. Rodu i niziołku, żeby sprzedać ten herb, albo oddać nawet z własnej woli, zostawiłbym się. Może jakieś handlarze, żeby sprzedać też tam pudełko z tymi figurkami. Tylko co zrobić z tym złotem? Pytanie, będę prawie tysiaka już. Możesz mi dać, no w końcu rozporządkuję. Sfinansować drakona. Na natury. O, obstawimy tysiaka na to, że ta, że wygra... ta, Rory Turniej. Obstawić chcesz? 1000 złotych monet. 1000 monet. Dobra. Pytanie, czy rzeczywiście... Ale to... Kurde, Kusi.
wsi. Weź sobie tym Korinem, poszukaj może jakieś tarczy plus 1, plus 2. Już miałbym 21 pancerza, albo 22. No. A z czarem 23, albo 24. A. I to już możecie sobie jakby tłumaczyć, dlaczego to był taki szyb w ogóle, żeby mógł ten spektator się tędy przemieszczać, góra-dół. Aha. Ci, a możemy zrobić tak w sumie, że oni sobie jeszcze tak dodatkowo rozegrają tą mini kampanię na razie, żeby odczarować ten przedmiot. Mieście? Klątwę. No. Co? Ty nie możesz grać? Żeby znaleźć, bo że w meetingu jest jakiś w szemranym miejscu taki gościu, który zajmuje się takimi przedmiotami, ale żeby się do niego dostać, trzeba tylko wiesz. Znaczy, ja się zastanawiam, jakie umiejętności musi mieć gość, żebym ja nie mógł tego zrobić sam. Zobaczymy, właśnie poczytamy, bo ja sam jestem ciekaw, na jakiej zasadzie działają te przeklęte przedmioty, bo to coś jest potężniejszego niż po prostu rzucona klątwa na kogoś. Myślę, że to kwestia dogadania się z jakimś maginem chyba. To na pewno, rozwiło. Nie? Ale też jakby mechanicznie, jak to oni rozwiązali. Bo to w sumie pierwszy, to jest pierwszy w sumie przeklęty przedmiot, jaki wylosowaliście. O, wystąpimy w czyimś imieniu na turnieju i zamieną z siodą klątwę. To też jest dobry deal nawet. Tylko... Ja w sumie nie chciałbym w swoim imieniu występować, tak czy tak. Bezimienny i bezimienny. Nazywam się Drakon. Jestem kapłanem Kiriolta. Dobra, chłopaki, kończymy sesję. Dziękuję wszystkim oglądającym nas na żywo i tym, którzy odpalili to na YouTubie. Myślę, że dobrze, było miło. Do następnej. Na razie. Hej, hej. Na razie.